Dobry wieczór, witam was jak zwykle serdecznie w poniedziałkowy wieczór, ligowy poniedziałkowy wieczór. Dzisiaj ze mną dwóch zawodników ligowych, których widzicie co jakiś czas. No i zacznę od tego najnowszego naszego nabytku, stały ekspert, stały ligowiec, Patryk Małecki. Dobry wieczór. No tak grzecznie, po cichutku. Ja jestem grzeczny. Ale się rozkręci. Ostatnio ktoś... Dzisiaj oficjalnie w roli gospodarza mały dzisiaj. Tak, i dostałem koszulkę. Dziękuję właśnie, chciałbym podziękować za koszulkę. A czekam na kubek jeszcze. Kubków na razie nie produkują, za to jest z nami również Jacek Linowski, ligowski. Siemanko. Witamy. Też w koszulce naszej ładnej. Ja dzisiaj za Maradonę się przebrałem, tak? Tutaj już mały zauważył dyszkę na koszulce. Taka fajna koszuleczka retro. Witam was na czacie. Patrzę, kto tam z nami jest. Od razu powiem tak. Patryk Gryckiewicz to nie jest moja rodzina. Nie to, że się wypieram, bo gdyby był, to bym się nie wypierał. Natomiast nie jestem spokrewniony z sędzią meczu Motor Wisła. Wiem, że tutaj już spodziewałem się takich komentarzy, także tutaj na spokojnie. Witam czat, witam wszystkich. Dzisiaj program nabity jak jeszcze nigdy, dlatego że no wszyscy goście, którzy zostali zaproszeni, się zgodzili. A to jest bardzo rzadkie, że naprawdę tutaj nikt nie odmawia i każdy chciałby z nami porozmawiać, więc naprawdę dzisiaj sprężamy się, lecimy. Nie będzie to taki program jak zwykle, bo też nie ma Maćka, odpoczywa sobie, jest za to Jacek i Mały, którzy też wiedzę mają potężną. Jeżeli chodzi o pierwszą ligę, dołączy do nas Bartek Cabaj później. Zamienimy się z Jackiem, a goście, no to znacie doskonale. Najpierw trener Unii Tarnów Radosław Jacek, potem trener Siarki Tarnobrzeg Dariusz Kantor, potem druga liga i połączymy się z, no właśnie, ciężko powiedzieć, z Nowym Sączem to nie do końca, z Niepołomicami. Też nie do końca. No właśnie, zobaczymy. Połączymy się z Tomkiem Nawodką, który nam powie, jaka jest sytuacja w Sandecji Nowy Sącz. Później będzie trener Miedzi Legnica Radosław Bella. Pogadamy sobie trochę o Miedziance. No i na koniec Kasjan Lipkowski, Jarka Gdynia po tym hicie pierwszej ligi, który pewnie każdy z nas oglądał. Coraz więcej widzę, że się rozkręca na czacie. Janusz Kowalski, tak, czyli Marcin Biernat, nasz drugi taki konkretny ekspert, dzisiaj wraca po kontuzji i pakuje w ostatniej minucie bramkę dla Wisły Płock. Niesamowita radość Marcina. Taką samą widziałem w barwach Górnika Łęczna, także strzela byłemu swojemu klubowi. Polska piłka, no co tu więcej powiedzieć. Cieszy, bo chłopak wraca po ciężkiej kontuzji. O, to najważniejsze. Na to długo czekał pewnie na powrót na boisko, a jeszcze strzela bramkę w 90. i tam chyba 3. minucie, tak? Tak, zwycięstwo, także gratulujemy. Gratulujemy Marcinowi, no i cieszymy się, że potem... I zdrówka przede wszystkim, dużo tak, zdrowia. Nie? Tak jest, mamy prawie 100 osób live, także słuchajcie, łapki w górę bardzo nam się przydadzą, zbliżamy się nieuchronnie już do 10 tysięcy. Maciek jeszcze zapowiedział, że jedzie na mecz Ruch Chorzów, Górnik Zabrze, Śląski Klasyk, także też będzie fajny pewnie materiał z dopingu na tym stadionie, bo już nie będziemy pokazywać kolejny raz Śląskiego, tylko chodzi o sam fakt tego meczu, także po raz kolejny Ekstraklasa na ligowcu. No dzieje się, słuchajcie. Panowie, jak tam po weekendzie? Wydarzenia weekendu zaraz będziemy omawiać, ale jak wasz weekend? Jakieś takie luźne wnioski na początek, a ja wołam pierwszego gościa. No mały, co tam? No ty wyłączony z gry na razie. To wyłączony z gry, tak. I mam troszkę czasu, żeby pośledzić trzecie, drugie, pierwsze Ekstraklasę. Także myślę, że sporo meczów oglądniętych i coś tam, czymś tam się będę mógł podzielić w dzisiejszym Ja akurat z wysokości trybun, akurat ten Michał mecz, który komentowałeś, Olimpia Grudziądz, Chojnicianka, niestety dla mojej Olimpii nieudany wynik, bo mecz nie był taki zły, chyba nie wiem jak tam Ziomson komentowałeś to, ale sytuację trochę mieli, nie musieli tego meczu wcale przegrać i ważne punkty gdzieś tam uciekły, ale to sobie przy okazji drugiej ligi jeszcze omówimy, także tam nie wyprzedzam faktów, ale to tak spędziłem gdzieś tam w niedzielny, chłodnawy wieczór. Spędziłem go właśnie na stadionie Olimpia. Tak, to co? No, na czujce cały czas, tych meczów coraz więcej, wszystkie ligi praktycznie już ruszyły. Także coś tam się działo, nie? Dobra, mamy, o, to lubię ten dźwięk, jak czekamy na gościa. I takowy się pojawia. I mamy trenera. No. Witamy serdecznie. Mały się ucieszył od razu. Witam. Strzała. Cześć, maluchu. No to co, Jacek, zostawiamy ich, nie? Trener się ucieszył, że małego nie na boisku, tylko tutaj w ten, co? No, tak. Dzwonił ostatnio do mnie, mówił, że będzie, także fajnie go widzieć.
Witamy, Radosław Jacek, trener naszego Unitarnów może, nasz gość dzisiejszy może w ten sposób. Witamy na Ligowcu, fajnie, że jesteś z nami, fajnie, że się od razu zgodziłeś, mały podziałał, no i też trzeba powiedzieć, że Patryk Małecki zaczyna prężnie w Ligowcu, bo ściąga gości ciekawych. Czyli co tydzień będę miał, tak? Tak jest, tak. Chcemy rozkręcać to wszystko, żeby było jak najwięcej ludzi. O to chodzi. Dobra, no to co panowie, lecimy z naszymi pytaniami. Ja będę miał jakieś, bo też mam ciekawe pytania, ale to później wam zostawiam trenera. Na razie tylko tyle, co mogę powiedzieć. To 9. miejsce Unitarnów, 8 wygranych, 4 remisy, 8 porażek, 28 punktów. No i ostatnio porażka zawiał Świdnik, więc no tutaj temat bardzo ciekawy dla nas. No właśnie, ja bym chciał zapytać trenera o te sobotnie spotkanie, no bo jakby nie mogłem być z drużyną, ani nie było gdzie oglądać tego meczu. Wynik do 80 minuty, o 5 minuty był 3-0 dla Awi, a skończyło się 3-2. Jakby trener mógł coś powiedzieć więcej o tym spotkaniu? No, na pewno do tej pierwszej bramki dla Awi Świdnik uważam, że byliśmy stroną dominującą. Oczywiście ta bramka padła dosyć szybko, bo w 8 minucie, natomiast te pierwsze nasze momenty meczu były naprawdę obiecujące. Ale tak jak pokazał mecz, no, łatwo stracone dwie bramki w pierwszej połowie trochę ustawiły ten mecz i gdzieś tutaj Awia, można powiedzieć, kontrolowała go. Natomiast uważam, że wynik 3-0, który był do 85 minuty, na pewno nie odzwierciedlał też do końca takich wydarzeń boiskowych, bo uważam, że i potrafiliśmy dobrze operować piłką i gdzieś zbliżyć się do pola karnego Awi Świdnik. Natomiast no, też tam potrzeba troszeczkę działań takich, które pozwolą skonkretyzować te akcje i nam tego w tym meczu brakowało, także puentując, można powiedzieć, że nie mieliśmy do końca atutów, żeby gdzieś ukłuć Awię i nawiązać wcześniej kontakt w meczu, ale ta końcówka tej mojej drużyny pokazała, że możemy gdzieś napsuć krwi do ostatnich minut i szkoda tego zmarnowanego karnego, bo uważam, że ta bramka na 3-2, która padłaby szybciej bezpośrednio po tej pierwszej strzelonej, spowodowałaby jeszcze większą nerwowość w Świdniku i tutaj uważam, że moglibyśmy się pokusić wtedy o jeszcze bramkę wyrównującą. Ale trzeba oddać Awi, że no solidny zespół, solidnie zaprezentował się w Tarnowie, bo w Jaskółczym Gnieździe nie jest łatwo i tutaj na pewno trzeba im oddać, że zasłużone zwycięstwo. No to na pewno doświadczeniem tutaj nie ma co porównywać tego. Widziałem u trenera młody zespół i też chciałem od razu spytać się, jeśli mogę, na ile, bo też Michał nie wspomniał, prezentując tutaj was jako klub, jako drużynę, że jesteście na pierwszym miejscu też, nie? W tej rundzie, jeśli chodzi o ten sezon, jeśli chodzi o Pro Junior System, z tego co tam, nie wiem, czy trener to śledzi, myślę, że tak, bo to podejrzewam, że... I też chciałem spytać od razu, czy, na ile to jest jakby wybór trenera tych zawodników, a na ile to jest jakby polityka klubu, bo wiem, że niektóre kluby jakby z premedytacją, no gdzieś tam, no to jest jakby ścieżka budowania między innymi też budżetu i tak dalej, nie? Zaczynając jakby od początku, no gdzieś ostatnio nawet przeglądaliśmy wszystkie zespoły od trzeciej ligi do ekstraklasy. Poza Pogonią 2 Szczecin, która jest jakby rezerwami zespołu z ekstraklasy, mamy chyba najmłodszą kadrę na tym poziomie, bo 20,4, jeżeli chodzi o średnią wieku, więc to jest naprawdę na tym poziomie mała średnia i rzeczywiście młody zespół. Co do Pro Junior System, tak, no to jest jakby cel tutaj klubu i przede wszystkim akademii. No jesteśmy klubem, można powiedzieć, trzecioligowym, natomiast mamy swoją akademię, która prowadzi też szkołę mistrzostwa sportowego. Jakby celem tego całego projektu jest promocja tych młodych chłopaków poprzez nabór do szkoły i promowanie ich na poziomie trzeciej ligi. No, odkąd jestem trenerem, a jestem teraz leci mi trzeci sezon, który prowadzę Unitarnów, jakby od początku nurt klubu i wprowadzania tych młodych zawodników, no mówił u nas wewnętrznym takim jakby regulaminie i pomyślę, że dwóch zawodników w pierwszym składzie zawsze będzie musiało grać, czy to z akademii, czy ze szkoły mistrzostwa sportowego, więc tutaj jakby chcemy spełniać te oczekiwania, czy ja jako trener, czy obojętnie kto by tutaj się nie znalazł, pewnie te ramy będzie musiał spełnić. Po prostu taka jest filozofia klubu i taki jest jakby gdzieś ta filozofia, którą chcemy realizować. Natomiast jeżeli chodzi o ten sezon, jest wiele czynników, które powodują tak młodą kadrę, natomiast
budując ją w czerwcu czy w lipcu, bo w tym okresie przygotowawczym nie było za dużo czasu. Jakby też nie ukrywajmy, no środki i brak dotacji z miasta spowodował, że ta grupa młodszych zawodników jest w naszym klubie i ona przez poziom trzeciej ligi się rozwija, uważam, harmonijnie i na takim fajnym etapie, ale ta mieszanka młodości i doświadczenia zawodników, którzy są wychowankami, którzy są z regionu Tarnowa czy okolic, można powiedzieć, że wszyscy zawodnicy są z Małopolski, też jest potrzebna tej młodzieży, więc jakby to jest taki obraz tego, jak zespół, jak klub musi funkcjonować w tym momencie. Dobra, to teraz ja szybko z czatu mogę. Aha. Jedno pytanie, Subogazi, pytanie do trenera Unii. Jak to jest być cudotwórcą? W jakim kontekście mówimy, bo ciężko mi jakby odnieść się do... Domyślam się, że pewnie z tak młodym zespołem taki wynik, więc myślę, że ciężka praca, kompetentni ludzie, bo za takich uważam i Łukasza Tarkowskiego, który jest moim asystentem od początku i kierownika Dawida Gale, który jakby trzyma pieczę nad takim profesjonalnym podejściem i organizacją dla zespołu. No bo można powiedzieć, że w trójkę się ostaliśmy, jeżeli chodzi o początki nasze w klubie. Pracowaliśmy z większą grupą w sztabie, teraz jest nas mniej i gdzieś staramy się zaszczepiać jakby w tych młodych chłopakach taki profesjonalista, etos pracy, który musi się przenieść później na boisko, co ma odzwierciedlenie w tym sezonie w wyniku, no bo tutaj nie da się ukryć. My jesteśmy jakby dodatkiem, zawodnicy będą realizować te działania, które my chcemy uzyskać podczas meczu i tutaj naprawdę mam duży szacunek do chłopaków, bo skazywani na pożarcie przed sezonem udowadniają, że taką świadomością taktyczną i gdzieś bardzo dużym charakterem, takim wybieganiem potrafią wiele rzeczy zrobić pozytywnie i przeciwstawić się naprawdę solidnym markom tej ligi. Mhm. Dobra, panowie, po jednym pytanku jeszcze i lecimy dalej. Ja mam jeszcze pytanie do trenera o sprawy organizacyjne, bo z tego, co się orientuje od pewnych ludzi, trener w zimę zrezygnował z prowadzenia unitarnów. Czy coś się polepszyło jakby w klubie, w zespole, bo tak jak słyszałem też od niektórych zawodników, no trener robi co może w tej drużynie i gdyby nie trener, to pewnie ten zespół, tak myślę, mógłby nie istnieć. Miało być łatwe pytanie, Małga, tutaj... No, ja mam jeszcze armatę na no, właśnie, tak, ale nie, z tego co się orientuję, no to gdyby nie jakby nie osoba trenera, no to no Unia Tarnów, kurczę, miałaby ciężko. Znaczy nie, no Unia Tarnów na pewno nie jest zależna ode mnie. Ja odpowiadam za stronę sportową i staram się to robić jak najlepiej. Co do twojego pytania, rozmawialiśmy w okresie przejściowym na temat jakby dalszego funkcjonowania, gdzieś te sytuacje, które dochodziły do klubu, czyli brak dotacji kolejny raz z miasta, jakiegoś wsparcia takiego, które mogłoby nam pomóc funkcjonować na tym poziomie trzecioligowym, spowodowało, że gdzieś jako klub, gdzieś w zespole również musiały dojść rzeczy, które trzeba było troszeczkę zmienić, na pewne sytuacje spojrzeć inaczej, więc jakby rozmowy w klubie były, ale skończyły się pozytywnie. Jestem trenerem w tej rundzie i walczymy o to, żeby Unia osiągała jak najlepsze wyniki i przede wszystkim realizowała te swoje cele, czyli mam tutaj na myśli jak najwyższe miejsce w Pro Junior System, bo nie będziemy ukrywać, że gramy jak największe miejsce, prowadzimy i mamy dosyć sporą przewagę, grając trzema zawodnikami zawsze w pierwszym składzie z rocznika 2005. I gdzieś tak na to patrzymy. Co do dalszej części tego pytania, staram się robić to co mogę, tak, czyli gdzieś wspólnie z moim asystentem prowadzić i przygotować zespół do meczu optymalnie, a na ten moment wychodzi to ciekawie, więc mam nadzieję, że
że nie popadniemy w jakiś większy dołek, bo te zmiany kadrowe też były u nas, nie da się ukryć, straciliśmy dwóch czołowych obrońców i nie da się tego tak w prosty sposób załatać w tak krótkim czasie, więc mam nadzieję, że do tej pory nie przeżywaliśmy większego kryzysu, bo w całym sezonie nie ponieśliśmy dwóch porażek z rzędu. Zawsze potrafiliśmy się gdzieś odbudować po tym niepowodzeniu. Mam nadzieję, że w piątek będzie również podobna sytuacja i na ten moment daje to fajne odzwierciedlenie w postaci 9. miejsca. Jacek? Ja może tak standardowe pytanie, które ja staram się zawsze tutaj zadawać trenerom, zwłaszcza z tych lig drugich, trzecich zwłaszcza. Myślę, że to pytanie jakby po sezonie, bo teraz w trakcie rundy to ten robi dobrą robotę i myślę, że tutaj jakby dylematu nie ma. Takie pytanie moje w przyszłym sezonie. Czy Unia Tarnów jako pierwszy trener, czy Wisła Kraków jako członek sztabu na przykład? Takie głosy są, bo do mnie nic nie dochodzi. Nie, ale nie da się ukryć, że... Wiem, że trener jest gdzieś tam, był związany z Wisłą jako też i zawodnik, coś tam poczytałem. Myślę, że ta Wisła chyba była jednym z takich większych klubów, w którym trener miał przyjemność przebywać. Znaczy, no nie ukrywam, że w wieku 14 roku życia przyjechałem do Krakowa z Opola i gdzieś całą tą młodość spędziłem w Wiśle, przechodząc wszystkie szczeble. Poznając tutaj ligowca. Kogo trener przygarnął? Do pokoju w internacie. Tak. No, nie da się ukryć, że gdzieś spędziliśmy trochę czasu razem. Mam sentyment do klubu, bo 8 czy 10 lat spędziłem w Wiśle i mam super czas i super wspomnienia z tego okresu. Natomiast nie słyszałem nic, nikt się ze mną nie kontaktował, żebym gdzieś miał propozycję ze sztabu szkoleniowego Wisły Kraków, a czy będzie to Unia Tarnów? Na ten moment chciałbym się skupić na tym sezonie i na tym, żeby Unia Tarnów mogła dalej być klubem trzecioligowym i mam nadzieję, że nam się wspólnie to uda zrobić, a co przyniesie przyszłość, ciężko mi ocenić. Jak zaczynałem pracę w Unii Tarnów z prezesami na pytanie prezesów, jaki jest mój cel, to powiedziałem, że w wieku 40 lat być na poziomie centralnym jako trener, więc zostało mi jeszcze 2 lata, żeby spełnić to marzenie. Okej, to ja szybko zapytam, skąd się znacie z Małym, właśnie z Wisły? Tak, no ja przychodziłem w 2000 roku, Mały chyba w 2002 i tak wpadł pod moje skrzydła, gdzie wprowadzałem go jako małego młodzieńca z Suwałk, także... Tak. Mam nadzieję, że dobrze to wspomina. Prawda, Mały? Bardzo dobrze, no jak? Zupki chińskie. Nie będziemy dawać... Nie będziemy szczegółów, tak. No, tak. Było fajnie. Nie. Zupki chińskie też się jadło, tak. Mały nie lubi kolacji, także. Dobra, jeszcze 2 pytanka z czatu, jedno ode mnie. W sensie jedno z X-a, czy tam z Twittera. Wiślak pyta, czy jeśli budżet Unii Tarnów w przyszłym sezonie będzie taki sam jak w tym sezonie, a dodatkowo klub otrzyma dofinansowanie od miasta, to będzie istnieć jakaś szansa na stworzenie drużyny zdolnej do awansu do drugiej ligi, czy to jeszcze trochę za wcześnie? Ciężko mi powiedzieć, nie znam jakby realiów finansowych, jeżeli chodzi o dotacje, o jakby sponsorowanie klubu. Na ten moment uważam, że mamy najniższy budżet w trzeciej lidze. W tym sezonie, z tego co się słyszy, jak gdzieś rozmawia się z różnymi osobami, wydaje mi się, że nasz budżet, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w trzeciej lidze, jest najniższy i tym bardziej szacunek, że jako klub potrafimy gdzieś dźwigać te realia trzecioligowe i przy okazji rozwijać zawodników i spełniać oczekiwania tutaj środowiska. Powiem tak, uważam, że jako klub potrzebujemy troszeczkę taki bodziec w postaci nawet stadionu, gdzieś takiej lepszej otoczki, jeżeli chodzi o klub, o zespół, jeżeli chodzi o takie globalne patrzenie w Tarnowie, bo można powiedzieć, że byłem mile zaskoczony frekwencją na meczu pierwszym Zawią Świdnik właśnie, bo takiej publiki w tym sezonie nie było i fajny, gorący doping. Przyjechali też kibice z zaprzyjaźnionych klubów z Wisły i z Ruchu, także tutaj no miło było w takim meczu brać udział i funkcjonować, także ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że tutaj jako klub, społeczeństwo w Tarnowie i gdzieś to bliższe
bliższe grono osób spowoduje taką sytuację, że Unia będzie w stanie przede wszystkim unormować tą pozycję w trzeciej lidze jako takiego solidnego ligowca, a później zaatakować może gdzieś wyżej, ale nie wydaje mi się, żeby to było już w przyszłym sezonie. Okej, szybkie pytanie, szybka odpowiedź, czy też z czatu Peter UK. Kamil Orlik do siarki przeszedł. Żałuje trener trochę, że stracił tego zawodnika? Można powiedzieć, że wielu zawodników, których straciliśmy w tym okresie letnim, żałuje, bo no Kamil to jest piłkarz, no, który w moim odczuciu przy takich bez problemów zdrowotnych to jest liga wyżej na pewno i tego mu życzę, żeby gdzieś na tym poziomie wyższym funkcjonował, bo dobrze wiemy, że ma ogromne umiejętności. Więc wielu było takich zawodników, bo i Patryk, jego brat, który jest KSZO, to są osoby, które są wychowankami unitarnów, zawsze na pewno dobrze życzą klubowi, więc tutaj strata takich zawodników zawsze będzie widoczna i tutaj nie będziemy zaklinać rzeczywistości. Dobra, teraz możesz wykorzystać pomidora, bo ja słyszałem, że w Unii gra się za darmo. Pewnie młodzi zawodnicy tak funkcjonują, ale no, pomidor, mogę powiedzieć, pomidor. I jeszcze dwa szybkie pytanka. Czy nie za dużo jest młodzieży i czy nie brakuje trochę doświadczenia w zespole? Znaczy, jeżeli chodzi o takie aspekty, które spowodują gdzieś jakąś taką zwyżkę formy, jeżeli chodzi o te wyższe lokaty, to na pewno, nie ukrywajmy, no, samą młodzieżą nie jesteśmy w stanie rywalizować z tymi najbogatszymi klubami, czy tam najbardziej doświadczonymi w tej lidze, bo po prostu na dłuższą metę nam zabraknie możliwości, ale żebyśmy rywalizowali o te miejsce, o które rywalizujemy, to uważam, że ta mieszanka, którą mamy zawodników doświadczonych i tych młodych jest odpowiednia na ten moment. Ciężko mi powiedzieć, jak będzie w sytuacji, w której drużyna mogłaby się znaleźć w takim głębszym kryzysie przy kilku porażkach z rzędu, bo tutaj wtedy na pewno ta strefa mentalna będzie miała rolę i to doświadczenie, którego nie mamy jako zespół, może gdzieś się odbić w tym kulminacyjnym punkcie sezonu. Natomiast zobaczymy, mam nadzieję, że nie dopuścimy do takiej sytuacji, żebyśmy do ostatniej kolejki walczyli o utrzymanie i tutaj gdzieś będziemy próbować do takiej sytuacji nie dopuścić. Okej, ostatnie pytanie. Czy nie obawiasz się, że latem skład zostanie rozbrojony i nie będzie kim grać? Czy przeżyliśmy to teraz, więc jakby jestem już zaprawiony w boju, ale ciężko mi powiedzieć, no nie wiem, czy też ja, patrząc na to wszystko, chciałbym jeszcze raz to przeżywać, bo nie jest łatwo budować zespół co sezon, co rundę na nowo, bo to nie jest proste zadanie. Jak gdzieś osoby, które śledzą trzecią ligę, wydaje mi się, że gdzieś też mogą powiedzieć, że Unia nie gra prostej piłki, jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie. Raczej staramy się narzucić zespołowi taką świadomość taktyczną, która polega na takim myśleniu boiskowym, więc to też nie jest proste wdrożyć nowych zawodników co sezon i funkcjonować w tym modelu, który ja jako trener oczekuję od drużyny. No i dziękujemy bardzo. Radosław Jacek, trener Unii Tarnów. Do wzięcia, myślę, do wyższej ligi. Za jakiś czas, tak. Zdolny trener, dobry wynik. Tutaj propsujemy jak najbardziej. Dzięki za zaproszenie i że mogliśmy porozmawiać na tematy Unii, tej naszej trzeciej ligi. Polska piłka jest sexy, także trzecia liga też jest sexy. Dzięki, Radek. Dzięki. I do usłyszenia. Pozdrawiam. Powodzonka. Na razie. Dzięki. Na razie. Wracamy do naszego trio.
I za momencik dołączy do nas kolejny trener, bo dzisiaj ekspresowy, teleekspres, normalnie panowie, teleekspres dołączy do nas Dariusz Kantor z Siarki Tarnobrzeg. Mały, no to jak z tą znajomością waszą? Chyba taka dosyć ciekawa jest, nie? Ciekawa, tak. No, tutaj trener jest o 2 lata ode mnie starszy, trenował z pierwszą drużyną. Ja przyjeżdżałem jako młody chłopak, gdzieś tam wziął mnie pod swoje skrzydła, razem mieszkaliśmy w jednym pokoju. Jedliście zupki chińskie, tak? Z tego co wiem. Tak, konserwy turystyczne. No nie przelewało się niestety, ale tak się hartował nasz charakter. Też był bardzo dobrą obrońcą, bo tutaj trener Radek grał jako środkowy obrońca. Też zadebiutował w Ekstraklasie, potem kurczę, dopadły go kontuzje kolana, a wydawało mi się, że gdyby nie te kontuzje, mógłby zajść daleko, nie? I mamy kolejnego gościa. Tylko tu mi się troszkę. Witamy. Troszkę mi się dzień tutaj dobry, kręci. Dobry. Włączyć Dariusz Kantor. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słychać wszystko? Słychać wszystko, widać wszystko. Tak, no. jesteśmy gotowi. I dobra, bo tutaj mi się trochę dużo dzieje w międzyczasie. Cześć Darek, witam serdecznie na Ligowcu, fajnie, że jesteś, dobrze, że jesteś. Sporo osób się odezwało, że fajnie, że wpadasz, także dzisiaj chwilę porozmawiamy o Siarce. Dobry wieczór wszystkim, też się bardzo cieszę. Dobry wieczór. No to co, na początek rozgrzewka? Jak zwykle Sportowy Tarnobrzeg nie mógł inaczej podejść do tego tematu, czyli Hubert Mikusiński, tylko przygotował ci zabawę na dzień dobry. Muszę ją sobie. No nie, no nie będzie tak źle. Tylko muszę ją sobie wyklikać. Dobra. I teraz tak. Bawimy się. Nie będzie to pomidor, tylko prawda, fałsz. Okej. Okay. Dobra. Nie są to trudne pytania. Słabość do chipsów towarzyszy mi do dnia dzisiejszego. Prawda. Jędza Paz de Carboleda. Znam ich z boiska, więc granie na takiego Michała Bieżało byłoby dla mnie przysłowiową bułką z masłem. Prawda. Swoją drogą to dla mnie do dziś szokujące, że Artur Jędrzejczyk tyle osiągnął i przeżył w piłce. Prawda. Sławek, Paweł i Mateusz. Moi bracia dawali radę z piłką przy nodze czy z gwizdkiem na boisku, ale to ja miałem najwięcej argumentów na zrobienie kariery w piłce. Prawda. Ale i tak... Finalnie wyszło, że to mój szwagier, Paweł Bochniewicz, zrobił największą karierę i po części zaraził mnie włoską organizacją w defensywie. Prawda. Sama prawda, co on to napisał? Sama prawda. Swoją cegiełkę dorzucił też Czesław Michniewicz, więc nie ma w tym przypadku, że i dziś Siarka i wcześniej Wisłoka traciły pod moją batutą mało bramek. Prawda. Chociaż gdyby nie kontuzja, to pewnie dziś nie byłbym tu, gdzie jestem. Fałsz. Wreszcie. Ale skoro już tu jestem, to z Siarką w tym lub w następnym sezonie zrobię awans do drugiej ligi? Chciałbym. Tutaj mały się nie zgodzi, no pogadacie za chwilę. A później już bez problemu się z nią utrzymać i właśnie na tym poziomie drugoligowym. Prawda. Pewnie udałoby się to już w tamtym sezonie, gdyby prezes Dziedzic zadzwonił trochę wcześniej. Prawda. Ale gdy już zadzwonił, to mimo widma spadku nie zastanawiałem się ani chwili. Prawda. A skoro już o Siarce rozmawiamy, to jedyne, czego się obawiam tej wiosny, to kontuzje i sędziowskie decyzje. Fałsz. Swoją drogą, poziom sędziowania w trzeciej lidze, mam wrażenie, ciągle stoi w miejscu. Jest różnie. Pozyskane zimą Kosei i Wao w tej rundzie walnie 10 bramek dla Siarki. Prawda. A Kamil Orlik nie będzie gorszy i sezon skończy z double-double. Prawda. Najważniejsze jednak, że w Siarce mam spory komfort pracy i z moim asystentem nie muszę mieć już na głowie takich przyziemnych rzeczy jak pilnowanie, czy będzie pizza po meczu w szatni. Prawda. No, to była nasza zabawa. Oddaję głos panowie. Mały? Ja mam pytanie do trenera, bo z tego co czytałem, trener na początku tutaj rundy zimowej powiedział, że możecie wygrać z każdym. Czy troszkę trener nie narzucił presji na zawodników, bo to wie trener, jak się gra w tej trzeciej lidze. Chyba, że trener myśli naprawdę, że jesteście tak mocni, że możecie wygrać z każdym. Chciałbym właśnie dowiedzieć się opinię tego, jak no, trener się na to tak zapatruje. Po prostu tak uważam, bo uważam to, że i Jawia, i Wieczysta, i Podlasie, i Krzo też są w stanie wygrać z każdym, także
dobre przygotowanie do każdego meczu pod przeciwnika, uwypuklenie swoich atutów i mocnych stron. No, ja uważam, że naprawdę jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Okay. Ja tu może kontynuując trochę ten, nie wiem, jak to nazwać, czy pomidor to nie, pomidor trochę uprzedził mnie, jeśli chodzi o cel na ten, czy też przyszły sezon Siarki, ale cel postawiony, bo zdaję sobie sprawę, że trener na pewno mierzy wysoko, zwłaszcza, że sytuacja w tabeli jest taka, że wygrywając ten zaległy mecz ze Świnczanką chyba, tak, w przyszłym tygodniu? Tak, 20. No to się zbliżacie, macie w zasięgu i wieczystą i jawie, zwłaszcza, że jeszcze każdy z każdym będzie się mierzył w tej rundzie, więc myślę, że to jest jakby cel do zrealizowania. Z tym, że moje pytanie jest, czy zarząd klubu, nie wiem, czy prezes, czy postawił jasny cel przed trenerem, przed zespołem, że w tym sezonie bądź w przyszłym ma być awans. Czy coś takie słowa padły, czy to po prostu było budowanie zespołu i nie wiem, będzie co będzie, czy grajmy, a potem będziemy się martwić? Nie, myślę, że tutaj chcemy dobry zespół zbudować. Wydaje mi się, że tutaj każde okienko jest dla nas coraz lepsze. Wydaje mi się, że po spadku, no tutaj była prawdziwa rewolucja, bo zaszły ogromne zmiany. Kilkunastu zawodników odeszło, kilkunastu przyszło, czyli ten zespół został mocno, myślę, że zbudowany, nawet nie przybudowany, tylko zbudowany. Teraz to okienko już było takie spokojniejsze, gdzie pozyskaliśmy zawodników, którzy w mojej opinii no są wzmocnieniami. Także tutaj rywalizacja jest na każdej pozycji. I ja powiedziałem wcześniej, że dla mnie idealnie by było, kiedy mecz z Wieczystą w końcówce będzie o coś. Jeżeli będzie o coś, to znaczy, że w tym sezonie się jeszcze podepniemy o awans. Jeżeli nie, no to na pewno w przyszłym sezonie też będziemy starali się grać w każdym meczu o 3 punkty. Na pewno kilka korekt zrobimy, takich, żeby ten zespół jeszcze był mocniejszy, ale to już będą na pewno takie kosmetyczne zmiany, bo uważam, że mamy całkiem dobry zespół. Czyli ewentualny brak awansu dla trenera nie będzie rozczarowaniem, czy będzie? Znaczy wiadomo, że tak jak pan powiedział wcześniej, no ja mierzę wysoko, jestem ambitny, no i chciałbym pokrzyżować szyki Wieczystej, bo ja uważam, że Wieczysta też zacznie tracić punkty, bo nawet 2 pierwsze mecze pokazały, że w Skawinie miała ciężko. Tutaj oglądałem też pierwszą połowę z Garbarnią. Też uważam, że ten mecz był całkiem wyrównany. Później wiadomo, że zdecydowała jakość piłkarska Wieczystej. W czwartej kolejce chyba do Krakowa przyjeżdża Awia, także uważam, że będzie ciekawie. No właśnie. Zobaczmy, co tutaj mam. Takie pytanie mam tutaj może o zawodnika, którego znam, nie wiem, czy ogląda, o Bartka Suliego. Czy zmiany w końcówkach są spowodowane tym, że już nie daje rady 90, czy to jakieś kwestie taktyczne, czy już... Nie, czy teraz, już wiek... teraz akurat Bartek miał kontuzję, także... Tak na charakterze, myślę, że 20-30 minut z kontuzją zagrał. No ostatnie 10 minut już zrobiliśmy zmianę, bo Bartek już sam sygnalizował. Nie, myślę, że Bartek naprawdę dobrze wygląda i jest w stanie przez 90 minut na dobrej intensywności pracować. No plus zawsze warto go trzymać ze względu na tą lewą nogę, nie? Bo to no tak, myślę, że za taką lewą nogę jak ma Bartek, to wielu, myślę, że zawodników może pozazdrościć. Jeszcze coś tam, Jacek, masz? No tylko czy sentyment do Wisłoki, bo ja pamiętam jeszcze pracując w Wiśle Puławy się mierzyliśmy, akurat trener przejmował chyba ten zespół, bo zaczynał inny trener w Wisłoce. Był taki sezon, prawda? Jak Wisła Puławy awansowała, to nie, trener chyba to Wisłoki ten... W czwartej ligi awans robiłem, także ja tam byłem. Aha, czyli trener był od początku, obawę czego, tak, bo tak miałem wrażenie, że ten... Sentyment jest do Wisłoki? No nie, no zdecydowanie, także trzymam kciuki, żeby się utrzymali. No na razie tak na krawędzi są z tego, co widziałem, tak, ale... Ale Łanucha jest cały czas, nie? Jest. Teraz przyjeżdżają właśnie do Świdnika. No to nie będę tam zdradzał szczegółów, ale z nożem na gardle Wisłoka myślę, że czasami potrafi sprawić niespodziankę. No już w pierwszej kolejce z Garbarnią przegrałem 3-0. Potrafiła strzelić 3 bramki, także no nie, no, nieprzyjemny zespół. My graliśmy, pamiętam, w trzeciej kolejce z nimi. Wygrywaliśmy 1-0, a przegraliśmy 2-1, także jest to drużyna, myślę, z charakterem i też ma niezłych zawodników, jak na tą ligę. No, także... Zdecydowanie. Tak. Myślę, że oni jeszcze pokażą. Dobra, ja mam pytanie jeszcze do trenera. Która drużyna oprócz Wieczystej robi wrażenie na trenerze jako w tej trzeciej lidze naszej? Która gra fajnie w piłkę? Na pewno Unia Starnów stara się grać w piłkę. No, to trzeba powiedzieć, że pomimo tego, że tam jest bardzo wielu młodych zawodników, to grają bardzo odważnie, próbują budować od tyłu wszystko krótkimi podaniami. Myślę, że może się ich gra podobać. Krzostrowiec też próbuje nieźle grać w piłkę. Myślę, że Podlasie jest to też taka drużyna,
o której mało się mówi, a naprawdę no jest bardzo solidna. Myślę, że też jakby mierzyć statystyki biegowe i motoryczne, no to Podlasie też jest w czubie. No, no wiadomo, się trochę mówiło już o Podlasiu, bo my tam doceniamy właśnie pracę no trenera właśnie. Rękowskiego jest tak, no. Pogadamy tak, jeszcze chwilę. Myślę, że tutaj no Awia Wieczysta, wiadomo, że tutaj to są drużyny no, ze ścisłego topu, no, z dużymi apetytami. No, teraz myślę, że po zmianach no, dobrze zaczęła grać drużyna Orląt Radzyń Podlaski, także 4 punkty w 2 meczach. Też myślę, że to może być ciekawa drużyna. Tak, no, myślę, że głównie te drużyny, także tak mi się wydaje. Okej, no dobra, no to teraz ja polecę z pytankami. Najpierw chciałbym na szybko wrócić do poprzedniego sezonu, bo komentowałem drugą ligę, Siarkę Tarnobrzeg. No i tak na chłodno już w jakichś takich konkretach możemy powiedzieć, na chwilę wracając do przeszłości, dlaczego twoim zdaniem Siarka spadła, dlaczego to się nie udało? Czy za późno dołączyłeś, czy no właśnie o co tam chodziło twoim zdaniem? No myślę, że na pewno Siarka miała kilka kryzysów podczas tego sezonu drugoligowego. Na pewno ta przerwa, która była po awansie, no też chłopakom nie pomogła, bo ona była bardzo krótka i tak naprawdę trenerzy też mieli taki trudny orzech do zgryzienia, bo nie wiedzieli, czy dawać dłuższą przerwę, czy szybciej zaczynać te treningi, bo ta przerwa była chyba 2 czy 3 tygodniowa, także to była... 3 tygodniowa, tak, ja kojarzę właśnie wtedy, nie? Była, no. Bardzo mało czasu było, żeby się pozbierać, żeby jeszcze tam jakieś brakujące ogniwa dokoptować do składu, a wiadomo, że pomiędzy drugą a trzecią ligą mimo wszystko jest ta różnica dość duża. No, ja mogę powiedzieć tylko o drużynie, którą zastałem o momencie, kiedy przejmowałem, także wydaje mi się, że dobrze zaczęliśmy, bo wygraliśmy 2 mecze na Garbarni i z Olimpią Elbląg i tak naprawdę położyliśmy wszystko chyba meczem z Polkowicami, gdzie przegraliśmy 4-1. Później też przegraliśmy jeszcze z Motorem, z Pogonią Siedlce, gdzie w pierwszej połowie mieliśmy chyba 3 czy 4 stuprocentowe sytuacje, gdzie mogliśmy jeszcze wygrać. Także wydaje mi się, że sporo było takich czynników, było też no, dużo nieskuteczności. Wydaje mi się, że no, ja bym po prostu tą drużynę trochę inaczej zbudował. No. Także, a ja przyjąłem to, co zastałem i starałem się z tego materiału jak najwięcej wykrzesać. Rozumiem, okej, dobra. Szybkie pytanie od Mateusza z Twittera. Dlaczego Michał Bierzało nie grał w ostatnich 2 spotkaniach? Jeśli to kwestie zdrowotne, to czy będzie do dyspozycji na mecz z Karpatami? No myślę, że Michał teraz od wtorku, czyli od jutra już zacznie treningi. Teraz no, miał skręconą kostkę niestety w tygodniu ostatnim przed inauguracją. No Michał źle stanął na boisku trawiastym już i podkręcił kostkę mocno. Okej, rozumiem. Dobra, jeszcze boiskowy splendor. Na jakich pozycjach będzie trener szukał wzmocnień na przyszły sezon w walce o awans do drugiej ligi? Najważniejszy mecz jaki... Aha, dobra, to kolejne. Czyli jakie pozycje ewentualnie? No ciężko mi powiedzieć. Na razie wiadomo, że runda teraz jest długa. My mamy jeszcze dodatkowy mecz z Wiślanami. Gramy jeszcze w Pucharze Polski, także na razie obserwujemy. Chłopaki też mają całą rundę, żeby się wykazać. Także no, za wcześnie jest, żeby mówić o takich rzeczach. A twój najważniejszy mecz w roli trenera do tej pory? Puchar Polski, kiedy wygraliśmy na poziomie wojewódzkim ze Stalą Stalowa Wola i graliśmy ze Świtem z Kolwim. Niestety przegraliśmy w karnych. Świt wylosował Legię później, także no, taka przygoda no, duża minęła niestety. Ulubiony klub? Polski? Górnik Zabrze. Trener? No, generalnie nie mam jednego. No teraz imponuje mi Adrian Siemieniec. I zawodnik? Paweł Bochniewicz. To już wiemy dlaczego. Okej, dobra. Dariusz Kantor był naszym gościem. Dzięki za wizytę, powodzonka. Dziękuję bardzo. Dzięki, powodzenia. Mały, taki grzeczniutki jesteś tutaj, ligowych rywali ci podrzucam, a ty co? Ja ich będę kąsał, wiesz, na boisku. Ja ich będę kąsał na boisku. No dobra, mamy 2 gości z trzeciej ligi, trochę czasu minęło. Niestety już wiem, że Radosław Bella dzisiaj do nas nie dołączy, bo już nam się trochę to wszystko przedłużyło i no, umawiamy się na za tydzień o takiej powiedzmy normalnej porze, dlatego dzisiaj nie będzie połączenia z trenerem. Natomiast my sobie pogadamy, no to jak już jesteśmy przy tej grupie czwartej, to zróbmy to troszkę od dupy strony, że tak powiem. Najpierw wyniki z tej kolejki i panowie, no co tutaj się
Wam rzuca w oczy. Wieczysta wygrywa 4-0, Podkale przegrywa 1-2 z Wiślanami, a Wieczysta wcześniej wygrała z Garbarnią, Sokół Sieniawa 2-0 z Czarnymi Połaniec, Siarka wygrywa 1-0 ze Starem Starachowice, Świdniczanka 0-0 z Karpatami, Unia Tarnów 2-3 Zawioł, Wisłoka 0-3 z Chełmianką, Krzo remisuje 3-3 z Wiązownicą i derby. To może o to tutaj zaczniemy na chwilę. Dosłownie Orlęta zremisowały, jak to w derbach, no zawsze, zawsze derby to remis przede wszystkim, no tak przeważnie, z Podlasia Biała Podlaska. No co, no, to, no tak jak mówisz, no derby się rządzą swoim prawem. Myślę, że Podlasie było faworytem, mimo że grali na boisku Orląt, chociaż no, w derbach to wiecie, jak to jest. Nie? Ciężko wytypować, mimo że może by grać pierwsza z ostatnią, ale ta ostatnia w derbach się wznosi na takie wyżyny, plus wiadomo, że kibice na pewno tam się pojawili w większych ilościach niż zwykle, zarówno gospodarzy, jak i gości. No dwie bramki w końcówce, więc tam się musiało dziać pod koniec, na pewno emocje buzowały, no, ale no, podział punktów i myślę, że w sytuacji Orląt, które walczą o, akurat jest tabela, no, no na pewno jakby Podlasie miało dwa punkty więcej, no to widzicie, gdzie by było, nie? Już by mogło się równać z Siarką i jeszcze gdzieś tam marzyć cały czas o tym, żeby gdzieś tam napsuć jeszcze krwi, nawet punktowo, już nie mówię o pojedynczych meczach, nie? Ale złapać serię i gdzieś tam mogliby się zbliżyć. Natomiast no, uciekły dwa punkty, a Orlęta też na pewno nie będą zadowolone, bo w drugiej części tabeli, jak zaraz zobaczymy, no, też potrzebują punktów, no nie jednego, tylko już po trzy. No, takie remis, to, ja to mogę analogię do Olympic Grudziądz powiedzieć, że już te mecze zremisowane, obojętnie z kim i gdzie, to już nic nie dają, to trzeba po prostu wygrywać, nie? Będąc w sytuacji, gdzie się jest pod kreską. Na pewno, ja myślę, że na pewno Orlęta mogą sobie pluć brody z tego względu, że wygrywały w 85 minucie i zostało tak naprawdę 5-6 minut do końca meczu, kurczę, i zamiast gdzieś tam stanąć na własnej połowie i wybijać te piłki nawet, no to oni pojechali z kontrą i po własnej kontrze, można powiedzieć, dostali bramkę, także teraz, no taki mecz o 6 punktów, tak, bo w tej kolejce grają z Sokołem Sieniawa, który też niespodziewanie wygrał u siebie z Czarnymi Połaniec, ale ta drużyna Orlęt no, zmieniła się dużo do poprzedniej. W tamtej rundzie, można powiedzieć, grali tak sobie, a tutaj w zimę zostało sprowadzone chyba 5 albo 6 zawodników, którzy od razu wskoczyli do pierwszego składu. No i ta gra zdecydowanie zaczęła wyglądać lepiej. No dobra, czyli generalnie co, czwartą grupę mamy omówioną, teraz pokażemy na chwilę. Faworyci, niektórzy skromniej, niektórzy bardziej okazale, albo wygrywali, więc. No i na pewno niespodzianka jeszcze, że Krzo, tak, które przed tygodniem wygrało z nami tutaj 1-0 w Świdniku, zremisowało 3-3 Wiązownicą, która, ale też Krzo grało w dziesiątkę, tak, od chyba od 20 minuty, także na pewno też szacunek za to, że walczyli do końca i zdobyli jeden punkt. No to teraz grupa trzecia, tak to wygląda, Odra wygrywa 4-1 z Wartą, Raków wygrywa 2-1 z Rekordem, no i to jest, myślę, to panowie, jest ważna informacja, zaraz o tym pogadamy. Śląsk 2 Wrocław wygrywa ze Ślęzą, Wrocław wysoko, bo aż 4-1, Pniówek z Kariną 1-0, dziwnie się czuję w roli Maćka, Gwarek z LZS Starowice 4-0, Lechia Zielona Góra 2-1 z Karkonoszami i 0-1 w Polkowicach, tam Górnik przegrywa z Unią Turza Śląska, MKS w Kluczbork 3-2 ze Stilonem i Górnik 2 Zabrze 2-1 z Goczałkowicami. Dla mnie gdzieś tutaj niespodzianka to jest na pewno Polkowice, które przegrały u siebie takie 1-0. No i przede wszystkim duża niespodzianka, że Rekord przegrał, nie? Tak, i też no, Raków 2 Częstochowa został wzmocniony zawodnikami ze Skry Częstochowa, którzy odeszli. Na pewno to jest duże wzmocnienie. Mają Mesjasza, który strzelił na 2-1. No. Ale też tutaj drużyna Rakowa 2-3 grała w dziesiątkę, nie? Także nie pamiętam od której minuty, no ale z silną drużyną, bo trzeba powiedzieć, że Rekord jest naprawdę bardzo dobry zespołem, jeśli chodzi tutaj o trzecią ligę. Grali, kurczę, o jednego zawodnika mniej, no i wygrali. Myślę, że te punkty pomogą im w tym, aby utrzymać tą trzecią ligę. Tak wygląda. Tak, mi się wydaje, że tam jest duża strata, ale też duże jakby może nie ciśnienie, ale duża chęć, żeby ci zawodnicy, bo tam jest taka mieszanka, jest dużo też młodych, nawet jest wychowanek właśnie Olympic Grudziądz, Max Pawłowski, rocznik 2007, który gra już w pierwszym składzie tutaj w tych rezerwach Rakowa, więc to tak jest,
zespół trochę wymieszany, ale też widzę, że chcą tych jakby najlepszych chłopców z akademii tam wprowadzać. Wiadomo, że lepiej na trzecim poziomie, znaczy w trzeciej lidze niż w czwartym. W czwartym to już to raczej będą ci zawodnicy wypożyczani gdzieś po drugich, trzecich ligach. Nie? Także myślę, że Raków, no jak będzie to jeszcze możliwe, a myślę, tak patrzę tutaj, no jeszcze 5 punktów jest do Stylonu. 6 ja do następnych ja 3 ekip, myślę, więc że to jest. Wyciągną, nie? Ja myślę, że to jest do odrobienia, to raptem 2 mecze, wiesz, wygrywasz i wychodzisz z tej strefy spadkowej, a tak jak mówię, no Raków dwa Częstochowa, niezłe transfery i myślę, że ci ludzie, którzy przyszli na pewno, ja tak myślę, że dadzą utrzymanie. Już mamy wyniki drugiej grupy, 1-0 wygrywa Wineta z Elaną, 5-1 wysoko Zawisza pokonuje Unię. Błękitni Stargard 3-1 z Flotą, Sokół Kleczew 3-2 z Gedanią, Stolem 1-1 z Unią Swarzędz, Pogoń Nowe z Kalmierzyce 1-1 z Kartuzją, Starogard Gdański przegrywa wysoko z Pogonią 2-6, Hat-trick Frontczaka. Adaś, Golwin 3-0 z Notecią Czarnków i niestety weekend Luzino, nasz faworyt z tej ligi, przegrywa z Polonią Środa Wielkopolska na wyjeździe 1-3. Tak więc no tutaj widzę, że wyrywacie się do Pogoni. Ja myślę, że tak jedną nogą już można powiedzieć, że ten Świt z Golwin będzie w drugiej lidze, nie? No bo Elana przegrywa mecze z Winetą, tutaj Zawisza, Bydgoszcz okej, wygrała, ale też chyba ma sporą stratę do Świtu. Tak, no poprzednio właśnie Elana wygrała z Zawiszą, także to tak jakby teraz odwrotnie się zużyło, więc wszyscy tam gubią poza Świtem, który też... Poza Świtem, nie? Który robi swoją robotę, wygrywa mecz za meczem, także tak jak powiedziałem, ja myślę, że jedną nogą już Świt jest w drugiej lidze. No też myślę, że oni regularnie będą powiększać tylko tą przewagę, tak mi się wydaje, mają mocny zespół jak na tą ligę, no w końcu nie ma ani Kotwicy Kołobrzeg, ani Olimpii Grudziądz, które były silne jak na tą ligę, nie było takiego jednego faworyta i oni na tym skorzystali, bo zawsze byli tą taką trzecią, czwartą siłą, a teraz widać, że spośród, no tak naprawdę nie ma innego kandydata, bo i Elana uważam personalnie, nie ma zespołu, który by był w stanie powojować, a Zawisza już pogubił tyle tych punktów, mimo że uważam, że mają piłkarzy niezłych, to już to jest nie do wyciągnięcia. I też Pogoń Szczecin, nie? 2, to też myślałem, że gdzieś tam będzie chciał awansować, ale z tego, co rozmawiałem z trenerem Kretim, no to oni bardzo chcieli, jakby chcą dawać szansę młodym chłopakom i gdzieś tam ich promować, także myślę, że tutaj faworytem jest Świt. I już skoczyła plansza z pierwszą grupą. I tu ciekawie, naprawdę, ta pierwsza grupa bardzo, bardzo fajna. Mławianka przegrywa z Jagiellonią 0-1, Pogoń Grodzisk wygrywa z Wiktorią Sulejówek 2-0, remis w Tomaszowie Lechia z ŁKS-em Łomża, Pilica Białobrzegi 1-1 z GKS-em Wikielec, Świt Nowy Dwór 2-0 z Legionowią, Unia Skierniewice 5-1 z Wartą Sieradz, Broń Radom 2-0 z Olimpią Zambrów, Konkordia 1-1 z GKS-em i Pelikan Łowicz, to chyba najciekawszy wynik, 2-1 z Legią 2 Warszawa i ten Sołtysiński niesamowity w Łowiczu. Ja myślę, że tutaj trzeba pochwalić ŁKS Łomża, bo drużyna, która była na ostatnim miejscu, sprowadziła trenera. Trener sprowadził sobie 5 albo chyba 6 zawodników. Na początku w pierwszej kolejce, tak, mierzyli się z Pogonią Grodzisk, wygrali bardzo ciężki mecz z liderem 2-1. Teraz też grali z Lechią Tomaszów Mazowiecki, który też punktuje, który też jest dobrą drużyną. No, udało im się strzelić w 90 chyba drugiej albo trzeciej bramkę, także myślę, że tutaj takie miłe zaskoczenie jest osobiście dla mnie ŁKS Łomża. Myślę, że Marcin Pluska, właśnie zapomniałem jak miał nazwisko trenera, ale tutaj sobie czytam. Marcin Pluska. Tak, właśnie Pluska, tak. Robi, nie znam osobiście tego trenera, ale myślę, że robi niezłą robotę. Kilku zawodników, tak, z Olimpii Grudziądz, co ty będziesz pewnie wiedział. Tak, ja znam trenera Marcina i tych zawodników. No właśnie, myślę, że bramkarz Olszewski to jest też tak. Fajny chłopak. Węger oczywiście, który w drugiej lidze... No to z Elbląga, no. Tak, który w drugiej lidze w Chłodniku no, był bardzo dobrym obrońcą. Do tego jest Antkowiak, który był królem strzelców w Podhalu, także ja myślę, że tam się rodzi fajna drużyna i ja myślę, że ŁKS Łomża, tak jak Raków 2 Częstochowa, spokojnie się utrzyma w trzeciej lidze.
No tak, Jacek, coś jeszcze, dodasz i wiesz co, no kończymy? to, bo tak jak przeglądałem, ta liga, akurat ta grupa jest o tyle wyrównana, co nawet mogą te dwie kolejki pierwsze świadczyć, bo przeglądałem i nie znalazłem zespołu, który by dwa pierwsze mecze wygrał. Tak, nie ma, jest. Nie ma po dwóch kolejkach zespołu z kompletem 6 punktów, więc to już świadczy o tym, jak ta liga jest wyrównana. No i sama czołówka, tak jak widzieliście w tabeli, że i Pogoń Legia po 41, Bełchatów trochę mnie zawodzi, bo dwa mecze zremisował, a myślę, że to jest zespół, który... Ma ambicje, nie? Że i fajnych zawodników, żeby też pobić się o ten awans do drugiej ligi. No i to Bełchatów to jest zawsze ta historia taka, nie? Że to jest, kurde, dla mnie to klub taki, który jak ja dorastałem, to był ekstraklasowy klub, nie? I to zawsze mi się tak kojarzy, że to jest taka marka, wiesz, taka firma, która no, w trzeciej lidze wiem. Jakby nie przystoi, nie? To zawsze ale powinna też być tak minimum druga, nie? dla mnie osobiście zaskoczenie to, że Legia przegrała, bo z tego, co się orientuję i gdzieś tam rozmawiałem z kilkoma chłopakami, no to Legia 2 ma takie duże ciśnienie, żeby awansować do drugiej ligi, nie? A pojechali do Łowicza, nie wiem jakim składem, przegrali mecz, także kurczę, no robi się ciekawie, bo 41 punktów ma chyba Pogoń Grodzisk i Legia 2, także może, będzie może ciekawie. Tomek będziesz wiedział, cześć Tomek, może Tomek będziesz wiedział, jakim składem Legia pojechała do Łowicza. A niestety takich informacji... Tomek, byłeś na meczu, nie? Nie, udało się. Okay. Tomasz Zawodka tak po cichu nam tutaj się pojawił, cześć Tomek. Witam panowie. Znaczy to, że będziemy sobie teraz rozmawiać o drugiej lidze i zaczynamy od tej strony, no takiej smutnej można powiedzieć, takiej trudnej. W ogóle szanuję Tomek, że z nami jesteś, że z nami chcesz pogadać, bo myślę, że to nie są łatwe rozmowy. No to prawda, ale myślę, że też o takich rzeczach trzeba rozmawiać. Myślę, że to też jest jakieś wyjście z sytuacji. Czyli Tomasz Nawodka, Sandecja, Nowy Sącz. No jak jest Sandecji, to każdy wie. Ja na początek tak, pierwsze pytanie, jakie mi tylko przychodzi do głowy, to no taki banał, no ale granie nie u siebie pewnie nie jest fajne i jak bardzo to wpływa na drużynę, taka tułaczka? Szczerze mówiąc, jestem w Sandecji 2 lata i gdzieś pierwsze półrocze, rundę wiosenną udało się jeszcze grać przy Kilińskiego, choć ten stadion wtedy też był już w przebudowie. No a kolejne półtorej roku to niestety są wyjazdy i myślę, że no na pewno gdzieś to na nas wpływa, nie można mówić, że nie. Jest to ciężkie, jeżeli nie ma się swoich kibiców, nie ma się swojego domu czy stadionu i na pewno gdzieś te wyjazdy trochę nam się odbijają, ale jesteśmy w takiej sytuacji, że no też nie możemy jakby szukać sobie alibi czy nie wiem, narzekać na różne kwestie, bo to nam w niczym nie pomoże, tak? Musimy brać to, co jest i po prostu walczyć do samego końca. No jedyne, co myślę, że tutaj wszystkim nam leży, że tak powiem, na sercu, to, że po prostu murawa w Niepołomicach nie jest w lepszym stanie, żebyśmy mogli się wtedy jak najlepiej sprzedać, a niestety no, te mecze często sprowadzają się do prostych środków, bo niestety tak tylko da się tam grać. Jaka jest atmosfera u Was? To też może takie głupie pytanie, ale Wy, nie wiem, chodzicie z uśmiechem na twarzy na treningach, czy raczej jest... Taki mood, jak mówi młodzież, tak jak ty teraz właśnie, że tak dosyć cicho, spokojnie, powoli, tak trochę, wiesz, przygaszony nie, jesteś. Nie, wiesz, to czy przygaszony, która śpi mi w pokoju dalej. A, okej, dobra, wszystko jasne. Nie chcę ja obudzić. Nie, ja jakby mogę mówić za siebie, że gdzieś jestem pozytywnie nastawiony. Myślę, że chłopacy w drużynie też, bo no, wpadanie w taki marazm, czy jakby wieszanie głów, to no nie ma sensu, tak? Trzeba się pozytywnie nakręcać, jest jeszcze trochę spotkań, trochę punktów do urwania i no też to by było trochę strzelanie sobie w kolano, gdybyśmy teraz jakby już chodzili załamani, bo 2-3 mecze i wszystko się może zmienić, tak? Wiele już razy w piłce była taka sytuacja, więc jesteśmy takiej samej jakby myśli i nadziei, że tutaj wszystko uda się odwrócić. Nowy trener sporo zmienił? Dużo jest jakby nowych rzeczy na treningach? Nie wiem, jakieś inne podejście? Wiesz co, na pewno nowy pomysł na grę. Jeśli chodzi o rundę wiosenną, no ale tak jak mówię, gdzieś naszym pomysłem była gra w piłkę, gdzieś zawiązywanie akcji w bocznych sektorach, mała gra kombinacyjna i tak naprawdę po 2 spotkaniach na stadionie Puszczy, no zrozumieliśmy, że będzie bardzo ciężko przez to, jak wygląda nawierzchnia i gdzieś zespoły, które chciały grać z nami troszkę prościej, nas wypunktowały i po prostu też musieliśmy się jakby do takiego grania przestawić, tak? Więc tutaj myślę, że jeżeli zaczniemy wchodzić na lepsze płyty, to gdzieś może uda nam się pokazać to, nad czym pracowaliśmy przez całą zimę. Panowie? Wiesz co, może Tomek do tego ostatniego meczu, bo przeglądałem dziś skrót. Takie kontrowersyjne te karne, co?
dla Pogoni, No nie powiem uważasz tak, z szczerze, boiska? tak, z boiska. Znaczy pierwszy to na pewno jest ewidentny, tutaj też nie ma co się jakby No, bo drugi to kiwać. była ręka, tak? I to też taka, nie wiadomo czy w polu karnym, nie wiadomo czy była, czy w ogóle No to warto gwizdać w właśnie, takich sytuacjach, tak, pełno właśnie sędziów to tutaj, puszcza, nie? dokładnie tutaj mieliśmy trochę jakby pretensji i taki niesmak, bo jest to 85. minuta mecz na styku. No i tak naprawdę my walczymy o życie. Pogoń wiadomo grała No. awans, ale to jest w ogóle inna bajka, oni sobie poradzą. A jeżeli nam na kilka minut przed końcem uciekają punkty w tak ważnym meczu, gdzie myślę, że nie jedna ekipa zgubi z nimi punkty, to no jest to rozczarowujące. Tym bardziej, że gdzieś nawet próbowałem od razu po tej decyzji rozmawiać z sędzią, to no nie szło nawet dość do słowa, gdzieś do porozumienia, bo powiedział, że podtrzymuje decyzję, że nie ma o czym gadać. I no a mówię, a powtórki są dość kontrowersyjne, ale jakby to nam punktów nie odda, tak? Dlatego Ale też no, ostatni. ja myślę, No. nie wiem, czy Tomek dobrze kojarzy, ale tam przy wyniku 2-2 dla Was chyba też się należy rzut karny, Tak, nie? No właśnie. to Dokładnie. też wbił się Kuba w Wilczyński, tak, i został. Widzisz, i strzelacie na 3-2, jest zupełnie inny mecz, tak? I wygrywacie, zdobywacie 3 punkty, a tutaj w 85 Dokładnie. dostajecie karnego i przegrywacie mecz. Ja mam do Ciebie takie pytanie właśnie, bo tak jak kiedyś pisaliśmy na początku roku, nie? Że jak pytałem się ciebie, jak tam w Sandyce, jak to wszystko wygląda, to po tych transferach wydawało mi się, że wy tak regularnie zaczęcie punktować, wygrywać mecze, a na razie wam udało się tylko jeden ten mecz wygrać, nie? Z Radunią. No i jeden remis, tak? I remis, tak, na początku z rezerwami Zagłębia. Wiecie co, panowie, no powiem wam, że na pewno kadra mocno się zmieniła w zimę. Przyszło kilku chłopaków, też kilku odeszło na wypożyczenia. Myślę, że szatnia jakby została przewietrzona i to czuć na przykład po treningach, że mamy więcej jakości, tak, że trochę to wygląda lepiej niż na jesieni. Jest nowy pomysł, nowe założenia. No tak jak mówię, pierwszy mecz z Zagłębiem na remis, tak, więc gdzieś morale były ok, później porażka z Jastrzębiem, gdzie ten mecz no dużo ważył, bo to bezpośredni jakby przeciwnik, z którym będziemy bić się o utrzymanie. I później wygrana ze Stężytą, no i niestety teraz porażka, więc wydaje mi się, że no ta liga jest taka, że każdy z każdym może wygrać, tak. Wydaje mi się, że to jest kwestia dwóch, trzech spotkań. Jeżeli złapiemy punkty regularnie, to nie wiem, za miesiąc będziemy mały gadać i wiesz, będziemy na przykład w innym miejscu, nie? Ale No ja wydaje mam mi się, nadzieję, że wy się że utrzymacie. Mam nadzieję, że się no utrzymacie. też bardzo na to liczę, nie? No ale mówię, no na pewno nam przybyło jakości. Mam nadzieję, teraz w Puławach, z tego co słyszałem i rozmawiałem z chłopakami, jest niezła płyta, więc wydaje mi się, że tam już będziemy mogli się fajnie sprzedać i no i mam nadzieję, że to się potwierdzi, bo naprawdę w okresie przygotowawczym trenowaliśmy na niezłej płycie, gdzieś piłkarsko te rzeczy fajnie wyglądały, nie sprowadzały się po prostu do prostoty i mam nadzieję, że to nam po prostu odda. Tyle, panowie? No tak, ja to analogię, ja wiem co Tomek czuje, bo jak tu będę z blisko Olimpii, praktycznie będąc w tym klubie, no to jest wszystko to samo, co Tomek mówi. Też ogromna poprawa jakości, jeśli chodzi o kadrę zespołu. No ale no, wiemy, że punkty będą na pewno, tylko czy to wystarczy w skali całej rundy, żeby wyjść, nie? No to jest ta Dokładnie. bolączka, zwłaszcza, że ta liga jest wyrównana. No tu jak ktoś złapie serię dwóch, trzech spotkań, no to tak naprawdę, mimo że i Olimpia, i Sandecja mają teraz chyba minus tam 5, tak? Czy 6 nawet. Tak, pięć, No pięć. to wygrywasz 2-3 mecze, ktoś się zakopuje, przegra 2, potem 3, no tak jak wiecie jak to jest, nie? Jak przegrasz 2-3 mecze, to potem się ciężko kurde odkręcić z tego i wpadasz właśnie w No. taki marazm. A tutaj uważam, ja sobie zerknąłem taką tabelę tych czterech meczów, które różnie jest, niektórzy zagrali 4, niektórzy 3, ale to Olimpia jest na 6. miejscu, Sandecja jest na 8, więc te zespoły już widać poprawę, no bo gdzieś tam nawet ostatni miesiąc poprzedniej rundy pokazał, że to jest równia pochyła, nie? A teraz nagle od początku widać te zmiany, tylko mówię, czy po prostu starczy czasu i no bo wszyscy punktują tak naprawdę z dołu, nie? No, który tu Dokładnie, Jastrzębie wygra, dokładnie. tu ktoś tam wygra, na razie tylko nie wygrały Puławy i Hutnik i Stomil. No, to są trzy zespoły, które i tak miały trochę przewagi, dlatego na razie chociaż już i tak się wkopały tak naprawdę, nie? Tak, Więc tak. No zobaczymy, jak właśnie to też pójdzie. jak Jeśli taka wracając. tendencja się utrzyma, no to jest Tak, szansa. właśnie też Ja powiem, myślę. wracając do. No. Ja mam jeszcze do ciebie takie łatwe pytanie, nie? Jedne. Czy się utrzymacie? Panowie, no ja mam bardzo duże nadzieje, że się utrzymamy i gdybym mógł na to, wiesz, gdybym ja o tym decydował, to mówię ci dzisiaj, że się utrzymamy, jeżeli ja bym mógł Kto jak jakby kto, ale podjąć tą ty. decyzję. No właśnie. A jest w ogóle Nie, szansa, no żebyście już nie byli bezdomni? mówię. Wiesz co, z tego co wiem, to jest drugi sezon jakby ciągiem, że gramy na wyjeździe. No to jest hit. I bodajże, no tak, ale mówię gdzieś, bodajże właśnie w klubie ostatnio o tym była mowa, że jeszcze jeden sezon, jak chyba w Ekstraklasie, to jest trzeci sezon jakby już poza domem.
i że przepisy jakby dalej na to nie pozwalają. Nie wiem, jak to wygląda, wiadomo, od strony dokładnie tych PZPN-owskich przepisów i tego wszystkiego, ale jeżeli no tak to ma wyglądać, no to wychodzi na to, że od czerwca byśmy musieli grać. Gdzieś tam przejeżdżam codziennie obok stadionu, widzę, że coś tam jest kończone, budowane, ale no wiadomo, na jakim etapie to stoi, no to myślę, że tylko w mieście dokładnie wiedzą. No to dobra, no to będziemy patrzeć na ten korespondencyjny pojedynek, bo tak patrzę na wasz bilans i Olimpia Grudziądz ma dokładnie tak samo. No na jednym wózku to jest wszystko. Wy to możecie sobie pionę przybić tutaj z Jackiem. No mówię, dlatego wiem, co czuje Tomek. Ale to też jest, wiesz, no, musimy być optymistami. No co, jeszcze jest 11 kolejek, 33 punkty na stole, no to wiesz, no to też nie jest koniec świata. To z większych opresji czasami się wychodziło. Ja pamiętam kiedyś w Olimpii, jak jeszcze byłem w sztabie, to za trenera Paszulewicza mieliśmy po rundzie chyba 11 punktów. Nie, sorry, 10 punktów po rundzie i zrobiliśmy 4 punkty w tych dwóch meczach jeszcze na jesieni, nie? No i daliśmy radę z 14 punktami, zaczynając rundę wiosenną się utrzymać, więc to wszystko jest do zrobienia. Nie? Teraz to już gracie na Puławach. Na Puławach gracie teraz też. Na Puławach w piątek. No to też taki mecz o 6 punktów, nie? No, bo, no i wygrywacie i chłapiecie, nie? Więc no i właśnie. I żyjemy trochę już, nie? Myślę, że tam ktoś zapunktuje, bo to wiadomo, nie wszyscy zawsze przegrają, więc myślę, że gdyby udało się wygrać na Puławach, no to myślę, że takie 3 punkty do bezpiecznego by były. No i już widzicie, to jest kwestia meczu, tak? Wiadomo, to się mówi, że jeśli wygramy, no to jest wiadomo najcięższe zadanie, ale no ja jestem na przykład mega optymistą. No nie wierzę w to, że nie dźwigniemy tematu, tym bardziej, że naprawdę mamy niezły zespół i no nie może, panowie, tak się wydarzyć. No, musimy się utrzymać. Tego ci życzymy. Dzięki, że dzisiaj do nas przyszedłeś. Spokojnie. Powodzonka. Problemu, panowie. Powodzonka, Tomu. Trzymaj się. Cześć. Dzięki. Trzymajcie się. Hej. Sporo optymizmu w Tomku. Oby to się przekuło na wyniki. Tomuś jest mordeczka. Tomuś mordeczka. No dobrze, panowie, druga liga, bo tu w blokach jeszcze czeka Kasjan Lipkowski, ostatni nasz rozmówca dzisiejszy, ale to przy okazji pierwszej ligi, żebyśmy... Co? I Cabi jeszcze chyba też czeka. I Cabi czeka, tak, Cabi też czeka. I ty czekasz na zmianę, widzisz, no sporo się dzieje. Zatem, no to teraz wyniki 23. kolejki drugiej ligi. Pokazujemy teraz kolejkę, drodzy państwo. Polonia Bytom 0-0 z GKS-em Jastrzębie, KKS Kalisz 2-1 z ŁKS-em 2 Łódź. Nie, co to jest za wynik? Przecież był remis, tak? Co ja tutaj mam? No, 2-2, zły wynik jest tutaj. Sandecja przegrywa, a jeszcze trybie. Sandecja przegrywa 2-3 z Pogonią Siedlce, to się zgadza. Hutnik remisuje z Wisłą Puławy 1-1. Stomil przegrywa 0-1 ze Stalą Stalowa Wola. Lech 2 Poznań z Radunią przegrywa 1-2. I Olimpia tak samo z Zagłębiem 2 Lubin 0-1. Kotwica przegrywa ze Skrą i Olimpia Grudziądz z Chojniczanką 0-1. No to korzystając z tego, że mamy Jacka, no to porozmawiamy trochę o Grudziądzu, bo my o Grudziądzu przecież nie rozmawiamy, my uciekamy od tematu Grudziądza, my w ogóle dla nas Grudziądz nie istnieje, nie ma takiej opcji, zatem dzisiaj bardzo dużo porozmawiamy sobie o Olimpii. Żartuję, oczywiście Olimpia jest w naszych programach obecna, w poprzednim również była, ale korzystając z tego, że jest Jacek, to no co nam, Jacek, powiesz po tym spotkaniu? Ja mam tylko, Jacek, pytanie, czemu Damian Kruskowski nie gra, bo właśnie widziałem w składzie. Wiesz co, teraz pauzował za ósmą. A, okay. Ale jest zdrowy, już teraz wskoczy, myślę, do składu, bo pierwsza stracona bramka w tej rundzie pod jego nieobecność, więc jak było na zero. Mhm. I się prezentował solidnie, także myślę, że jakby ta pauza nie spowoduje tego, że wypadnie na większy wymiar. No gorzej, jeśli chodzi o pauzy w środku pola, bo wypadł teraz Jampol, Ukrainiec ze Świtu, który przyszedł, odnowiła mu się kontuzja. Wypada za kartkę w tym meczu z Chojnicami Frelek na kolejne spotkanie, więc trochę do Częstochowy, do Skry jadą osłabieni. Ten mecz w piątek. No, co o Olimpii? No, pierwsze trzy mecze duży optymizm, bo i w meczu wyjazdowym we Wronkach 0-0 z Lechem. No, nie chcę powiedzieć, powinno być zwycięstwo, ale myślę, że się należało, że sytuacje stwarzane przez Olimpię były zdecydowanie klarowniejsze. Zabrakło tak jak tej przysłowiowej kropki na D, potem z Kotwicą to samo. Kotwica, no nie boję się powiedzieć, że była słabszym zespołem. Olimpia zdecydowanie, może nie zdecydowanie, bo zdecydowanie to z kolei w kolejce następnej pokonała 3-0 imienniczkę z Elbląga i po tych trzech meczach, gdzie się nie straciło bramki, zdobyło się 5 punktów, naprawdę wiało optymizmem. I ten mecz takim był lekkim gongiem z Chojnicami, bo wszyscy liczyli, że my rozpędzeni, oni trochę z falstartem. Chojnice, bo nie wygrały meczu, miały remis i porażkę. Więc liczyliśmy, że jeśli się uda to wygrać, no to już naprawdę, dodając 3 punkty, to już się zbliżamy naprawdę do
no do chyba trzech czy czterech zespołów, więc no mówię, taki trochę zimny prysznic, ale to, co powtarzałem przed chwilą, że no, tu musi być optymizm, jest jeszcze dużo punktów do zdobycia, jest świadomość tego, że ten zespół jest dużo lepszy. Zresztą to się widzi po płynności akcji, jak ktoś się trochę chociaż zna na piłce, no to widzi, że jest duża różnica pomiędzy tamtą rundą a tą, nawet dla oka, bo i są stworzone. Jacek, każdy się zna na piłce, nie wiesz? W Polsce, przede wszystkim w Polsce. Każdy jest trenerem, wiecie, nie? No, i lekarzem, i politykiem. Ale wiecie, widać taką świeżość, nie wiem, czy to jest, no, pewnie też po części, że jest nowe rozdanie, zawsze to jest nowa runda, wiadomo, że trochę inaczej się podchodzi do tego, jak startujesz, kurde, z dołu, ale jednak nowe runda, wiesz, mało jak to jest, zawsze czekasz na ten pierwszy mecz, jeszcze jak on nie jest takim, kurde, falstartem, no to później gdzieś tam może być dobrze. No, szkoda, że się nie udało wygrać od razu, tylko dopiero w trzeciej kolejce, no, ale mam nadzieję, że szybko wrócą na zwycięską ścieżkę i z tą Skrom, jak się uda wygrać teraz, to no to już naprawdę będzie taki optymizm na całą rundę, bo no bo tylko brakuje tak naprawdę dwóch zwycięstw. A jak oceniasz tak, pracę trenera? Ja teraz nie pracowałem długo, więc... Niewygodne pytanie. Solidnie, wiesz co, no jest sztab, bo też jest asystent, z którym też współpracowaliśmy w Puławach. Mhm. Jest i dobry trener motoryczny, Artur, więc no wiesz co, no trener Pawlak jest też, wiem, no i chyba się nie załapałeś, żeby grać z nim, co? W jakimś tym? Czy nie, nie, ale ja go kojarzę, wiesz, jak prowadził Olimpię Grudziądz w pierwszej lidze, jak ja byłem w Zagłębiu Sosnowiec. W Sosnowcu, to już się widzieliśmy, no. To właśnie. Ile tam? 1-0 chyba wygraliśmy u was. 1-0, Hajdary strzelił, tak? A nie Woźny? Woźny po stałym fragmencie, czy nie? Nie, Hajdary, mi się wydaje, że Hajdary strzeli bramkę. Możliwe, bo początek na dobry. I właśnie tak mi się wydaje, kurczę, że trener Pawlak idealnie pasuje do Grudziądza, nie? No bo to już jest drugi raz. Jak kończył przygodę z piłką, to też w Grudziądzu był, nie? Więc no i też trzeba powiedzieć też, że jak byłeś trenerem w Puławach, no to też robiliście bardzo dobrą robotę. Także ja myślałem, że trener Pawlak no pójdzie gdzieś wyżej, nie? No po prostu osobiście no, nie znam trenera, ale wydaje mi się, że zasłużył. Trochę popracował, bo zaczynał w Zniczu, potem w Chojnicach też miał niezły, przecież awansował też z Chojnicami do pierwszej, więc no, ma tych awansów parę, więc no, myślę, że to kwestia czasu. No, bo jakby tu się udało jeszcze wyciągnąć na utrzymanie, no to myślę, że to już muszą docenić prezesi inni, no bo to naprawdę już... No, ale wracając, no wiesz, warsztat ma, zespół ma, więc teraz no, tylko... Jacka ma. To się ciągłość tutaj się... Ja na razie z pomocy, ale co mogę, to pomogę, natomiast już trochę z dystansem do tego wszystkiego, ale no trzymam kciuki, no teraz tak, kurde, no trochę smutno, bo taki optymizm, mówię, wlany, ale no to mam nadzieję, że to jest tylko chwilowy gonki, będzie dobrze. Nie? To ja coś powiem, bo komentowałem ten mecz, nie? No właśnie, bo mnie ciekawi, jak Koniczanka grała właśnie. Moim zdaniem była lepsza, zasłużony. Koniczanka? Uważasz, że była lepsza? Tak, zasłużony. Wiesz co, ale to przez błędy Olimpii. No nie da mi powiedzieć, nie da mi powiedzieć. No broni Olimpię, no czekaj. Pitbull, bądź jak Bull Terrier. Bądź jak Bull Terrier. A jak Zbiciak, jak chłopak z motoru się prezentuje, daje radę? No powiedz ją są. Po tym meczu raczej pewnie nie. Czy to on nie dopilnował zawodnika, który strzelił gola? No dwóch tam było chyba. On i Frelek i gdzieś dali minąć. Tak. No, niektóre występ niż w poprzednim. Niektóre pewno, interwencje pewne, ale właśnie w tych kluczowych momentach często jest gdzieś tam zamieszany w takie stykówki. No zresztą podobnie było z motorem. Pamiętam, jak dał Volta przecież w meczu z Wisłą w Puławach. Tak, to pomógł Wiśle dobitnie. Ale to już nie wypominaj, no bo teraz chłopak nas słucha i wiesz. No. Było minęło. On się przyda. Silny, szybki. Chłopa. Niech zdobywa doświadczenie. Moim zdaniem Koniczanka była lepsza i mnie zdziwił. Znaczy początek meczu bardzo fajny, bo tam dobre tempo, akcja za akcję, ale ogólnie Koniczanka w ogólnym rozrachunku była lepsza. Jakby bardziej chciała wygrać, wiesz? Mi się tak właśnie tak zastanawiałem się. W drugiej połowie już Olimpia chciała iść po bramkę. To już nie można jej tam, wiesz, odebrać, nie? Ale nie miała argumentów. No, nie wiedziała jak. Dobierała się to tak jak chłop na pierwszej randce. Niby tam, wiesz, ale tak nie wypada, może coś tam brakowało. No, nawet Farid nie rzucał swoich autów, tak? To jest to. Czekaliśmy tutaj z Mariuszem, żeby skomentować te piękne wyrzuty. Fardin, to, tak? Rabet. Fardin, w każdym razie Rabet. No, kapitalne są te auty. Generalnie, no moim zdaniem Choniczanka zagrała fajne spotkanie, kompaktowo podeszli do tego meczu, dobrze się przesuwali, świetnie Edmundson wyglądał, super tam czyścił, mega robota. No i dostał powołanie na kadrę, zobacz, widzisz? No. Czyli z drugiej ligi też można. Kolejny z braci Bladowskich, to jest właśnie
reprezentant Chojniczanki, także no moim zdaniem zasłużenie. Brakowało mi takiego chciejstwa, takiego skurwysyństwa w Olimpii Grudziądz, że jak też komentowałem wcześniej Sandecję, oni z Radunią wyrwali to zwycięstwo w samej końcówce i tego mi zabrakło właśnie w Olimpii Grudziądz. No zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Natomiast muszę wrócić do czatu, bo tutaj dawno niewidziane rzeczy. PM Gaming 2137, no cóż, zaraz 10 tysięcy, gratulacje. Dziękuję bardzo za wpłatę. Właśnie, kiedyś z czatu to różne kwoty tam nam wpływały. Dzisiaj mamy 33,46, ponieważ Edyta, tutaj mały twój pierwszy zarobek w ligowcu, 11,99. Tak mało? Tak mało? Nie wiem, jak ci płacą w Świdniku, ale masz pierwsze 12 zł zarobione na ligowcu od Edyty. Bardzo dziękujemy za te wpłaty. Właśnie, jeżeli chcecie nas wesprzeć w tego typu przyjemnych sytuacjach. Troszkę dudków się przyda. Troszkę dudków, jak nie robimy zdjęć, ta, jak misie. Troszkę dudków dajcie i będzie okej. To możecie dolara wcisnąć tutaj i nam coś tam wpłacić, albo zostać naszym wspierającym, albo na Patronite możecie nas wesprzeć i to jest zawsze spoko. 10 tysięcy jakiegoś live'a tutaj specjalnego wykręcimy z chłopakami na pewno. W Warszawie. W Warszawie, tak. Wiemy doskonale gdzie, także zapraszam już teraz. Natomiast jeszcze myślę, że warto się pochylić nad jednym wynikiem, otóż Kotwica dokładnie przegrywa ze Skrow, Konrad Gerega wygrywa z trenerem Bartoszkiem. No i cóż, można se przewidywać, można se patrzeć w statystyki, a potem se można przyjechać do lidera i se wygrać. Nie mówię o Skrze, bo słabe te wyniki ostatnio, a tymczasem urwane punkty w Kołobrzegu. No, zrobili to w stylu Znicza, nie? Nie, właśnie mam pytanie jak Kotwica, bo nie oglądałem jeszcze meczu w tym roku. Orientuję się tylko, że będąc w Turcji, tak, na obozie, tam grali sparingi z mocnymi drużynami i prawie wszystko wygrali, a tutaj, kurczę, zaczęła się liga, no i chyba dwie porażki, tak? Czy jedna porażka i dwa remisy? Jakoś tak chyba, nie? Kotwica, na pewno remis z Olimpią. Tak, no i na początku, w pierwszej kolejce chyba też remis, tak mi się wydaje, i teraz porażka. Mały, masz pytanie, czy przeszedłbyś do stalówki, gdybyś dostał propozycję przed Awią, no. Ja myślę, że tak, fajnie kibice, fajny doping. Myślę, że jeszcze odchodząc ze Stali Rzeszów, gdzie Stal Rzeszów razem ze Starą Wołą lubi się, no myślę, że jak najbardziej, ale nic takiego nie było. Kotwica z Chojniczanką wygrała 3-0. A, to przepraszam, okej. No to czyli zwycięstwo, porażka i remis, nie? Tak jest. Ale tak fajnie, jest. Na czacie jesteście czujni, także szanuję. Tutaj Hank od razu właśnie napisał komentarz. Super, dziękujemy. No to co tam, kto mówił? No o Kotwicy. No dawajcie, bo ja tutaj 17 rzeczy naraz i czasami nie słucham. Dla mnie Kotwica jakby to zawodzi. Myślę, że personalnie są personalnie są mocni, pozycja to o tym świadczy, ale no, tak jak mówię, z Olimpią nie byli lepsi na pewno. Teraz nie wygrali meczu u siebie ze Skrą, gdzie byli jakby murowanym faworytem przed meczem. Tak. Więc zobaczymy, czy to jest słabsza dyspozycja jakby na początku, ciężko powiedzieć. Zobaczymy, jak to, liga się dopiero rozkręca tak naprawdę, jesteśmy po 3-4 meczach, zobaczymy, jak to dalej. I w kontekście utrzymania, tak jak już tutaj była gadka, i tej walki o te górne cele, nie? To tak samo w drugą stronę. Wygrasz 2-3 mecze i jesteś już albo na barażowym ze środka tabeli, albo nawet na dwójce. Nie? No dobra. Ale myślicie, że organizacyjnie Kotwica Kołobrzeg jest gotowa na pierwszą ligę? Bo tam się też dzieją niezłe cuda, nie? Zawodnicy nie chcą wychodzić na treningi, kurczę. No właśnie, ja nie wiem, jak to tam się skończyło, ale później ta sytuacja cała. No gdzieś tam. No tak się skończyła, że grają dalej, no to chyba dogadane, nie? No ale to wiesz, jak to grają chłopaki, bo mają kontrakty, nie? To już jest mocne, jakby nie wyszli, nie? Wiesz, na trening to tam, wiesz, schowają się w siłowni i coś tam zrobią, nie? Tak, ciekawe właśnie, zawodników mają naprawdę niezłych. Tutaj trener Bartoszek ściąga tych byłych zawodników Korony Kielce, nie? Z którymi pracował, do których ma zaufanie. No i sam jestem ciekaw, jak Kotwica w dalszej części tego sezonu będzie się prezentowała. No mam kolegę tutaj, Sepka Mureskiego, środkowego obrońcy, który w większości meczy gra po 90 minut, także trzymam za niego kciuki, bo fajny chłopak, dobry zawodnik, także
życzył bym jemu, żeby awansował do pierwszej ligi. Dobra, panowie, jeszcze jedno spotkanie. Jakieś konkretne chcecie omówić? Drugie lidze. Może czas? Nie, no o tej Sandecji rozmawialiśmy już. Tak, no może no zastanówcie się. Dobra, zastanówcie się, bo ja mam tymczasem ciekawostki od Piotrka Sornata. Dzięki za robotę. W tej serii spotkań drugiej ligi żadna z drużyn nie wygrała różnicą dwóch bramek. To pierwszy taki przypadek w tym sezonie, choć bardzo blisko tego było ostatnio w 16 kolejce. Ze schematów wyłamał się wówczas pamiętny powrót Kotwicy z Chłodnikiem 0-3 na 5-2. Co tam, Jaca, mówisz do siebie? Poprawiasz. Co to nie, muszę telefon podłączyć. Dobra. No to ja lecę dalej z ciekawostkami. Wisła Puławy ostatnie 3 mecze zremisowała takim samym wynikiem 1-1 i jest to na ten moment najczęściej dzieląca się punktami drużyna w lidze. 10 remisów. Gdyby mecze Dumy Powiśla zakończyły się innymi rezultatami, współprowadziłyby w tym aspekcie trzy kluby: Radunia, Polonia, Bytom i GKS Jastrzębie po 8 remisów. KKS Kalisz stał się ostatnią drużyną w stawce, która straciła 20 bramek. Petr Buchta to piąty gracz Sandecji w tym sezonie, który został wyrzucony z boiska. Poza Czechem czerwoną kartkę zdążyli obejrzeć już Kamil Słaby i to dwa razy: Paweł Sokół, Karol Smajdor i Denis Potoma. Co ciekawe, Radosław Gołębiowski, który ma najwięcej żółtych kartek spośród graczy Sandecji, aż 9 i jest pod tym względem piąty w lidze, ani razu jeszcze nie został odesłany do szatni. Takie ciekawostki drugoligowe. Piotrek Sornat, dobra robota. Piszecie na czasie jakiś Stalówka Stomil, chcecie stalówkę. No właśnie, jeszcze powiem. No to o Stalówce Stomil. Chciałbym was, a ja bym bardziej o Stomilu chciał, nie? Bo dla mnie to jest, kurczę, takie no, zaskoczenie, że oni tak słabo wyglądają, nie? I są w strefie spadkowej. Kurczę, nie wiem, co się z nimi podziało, czy tam są jakieś problemy wewnątrz klubu, czy po prostu w Dubaju w słabszej formie. No właśnie, nie? Ale też patrząc te sparingi, gdzieś tam patrzyłem na wyniki, no to grali z drużynami, no i potrafili wygrywać, a tutaj, kurczę, przyszła liga i no i gdzieś tych wyników nie ma, tych punktów nie ma i być może w tamtym roku były baraże o awans do pierwszej ligi, a teraz może być tak, że Stomil właśnie gdzieś tam spadnie, tak, oby nie oczywiście. Puławy też miały baraż, przecież między sobą graliśmy. No właśnie. I dwie ekipy, które teraz notują lekki zjazd. No ktoś musi z tej ligi spaść, panowie. No, a mi się wydaje, że to nie będzie Stalówka. Stalówka może zapukać jeszcze do tych właśnie baraży o tą ligę pierwszą, nie? To taki trochę niespodziewany czarny koń, no ale tutaj fajny felieton ukazał się na naszych łamach. Ligowiec.org, zapraszam. Kibic napisał Stalówki. Jarek Jurkiewicz napisał ten artykuł, więc zapraszam właśnie was do takiego nadsyłania nam różnych tekstów. Możecie pisać o swoim klubie, fajnej treści, fajnym słowie, fajną polszczyzną, to jak najbardziej jesteśmy otwarci, żeby wasze prace pokazywać. W międzyczasie dajcie łapkę w górę, bo się rozpędzamy, prawie 200 osób na żywo. Jackowi pada telefon, także zaraz z nami... Wybuchnie. Miałem trzy i podłączyłem, wiesz? Da, to zejść. Jeszcze jesteś. Dobra, to teraz powyginany tam trzyma telefon. Kup sobie statyw, zobacz, jak się Małecki przygotował dzisiaj. No muszę, wiesz? Ale ktoś mnie tego nauczył, bo wiesz, przyjechałem specjalnie do Lublina, nie? Właśnie, to jest w ogóle... Ty to małemu... Ziomson, małemu kubek, a mi statyw. Kurwa, a mi co kto da, ty? My coś sobie wymyślimy. Dobra, gitara. Dajcie łapki w górę, słuchajcie, co wy tam piszecie. Stomil ma niestety słabego tarantule na ławie, tak wiem, w KKS żarło, ale chłop słabiutki. Dzięki za stówkę łapek w górę, ale nabijamy dalej, nakręcamy ten licznik. No stalówka, tak cicho, ten mecz nie powalał tutaj, no i mecz do jednej bramki, wygrana, ale spójrzcie na serię, 5 meczów ostatnio, 4 wygrane, 1 remis, także no naprawdę tutaj dobra seria Stalówki, będziemy obserwować, będziemy patrzeć, bo już mecz następny z KKS-em Kalisz, no to będzie na pewno ciekawe widowisko, ciekawe, będziemy sobie patrzeć i oglądać. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, teraz sobie wytypujemy, jeszcze póki Jacek z nami jest, 24. kolejkę, Skra Częstochowa, Olimpia Grudziądz. Olimpia! O, dzięki małe. Olimpia, no ja. Liczę, że Olimpia, wiem, że nie będzie lekko, Skra podbudowana, no ale nie, no Olimpia. Remis. Wisła Puławy, Sandecja. Remis. Sandecja. Lubię Tomka, tak się trzymam kciuki za niego. Tak. No dla mnie najkorzystniejszy byłby remis, więc remis. Zagłębie 2, Lubin, Lech 2, Poznań. Starcie rezerw.
Remis też dam. A ja dam na Lecha 2. Ja dam na Lecha 2. Ja też na Lecha. Myślę, że oni tam ruszą jeszcze do szóstki. Będą próbowali. Dobra. Pogoń Siedlce, Polonia Bytom. Kurde, same wszystkie mecze mi na remis podchodzą, nie? No ja tutaj daję na Pogoń. Po ostatnim zwycięstwie z Sandecu, czy ma podbudowanie, także. Ale wiesz co, mi się wydaje, że Pogoń w tej rundzie słabiej w obronie wygląda. Natomiast atak jest jak najbardziej. Natomiast Polonia Bytom tam gra Wolny, tam gra Steblecki, tam gra w ataku Wojtyra. Jeszcze jest Żagiel, Andrzejczak i tak dalej. Naprawdę no, fajna paczka. Ale jak ich wszystkich powiesić, wiesz, jak tylko może w ataku. No wiesz, że właśnie w tym meczu w tym meczu ostatnim trzech napadziorów było takich, że ulala, na drugą ligę super. Ten Steblecki się rozkręca. No ja tu też przeczuwam remis, naprawdę. No, 4 remisy pod rząd. Ja daję na Pogoń. To ja na Bytom, żeby było równo. Dobra, GKS, Olimpia, Elbląg. No tutaj, kurde. GKS, ciężary, Olimpia jest w kryzysie, nie? Tak, ciężary w Elblągu, no. Nie, wiadomo, nie ma co skreślać jeszcze Olimpię, Elbląg, bo tam oni też nieźle punktują, ale okej, mają dobra. Teraz taki zadyszkę, ale wydaje mi się, 0-0. Logika drugiej ligi, wygra Olimpia. Radunia, Stężyca, Kotwica, Kołobrzeg. Daję na Radunię. A ja daję na remis. Ja na Kotwicę. Chojniczanka, Stomil. Chojniczanka. Logika podpowiada Stomil. Drugoligowa. Drugoligowa. Ja myślę, że Chojniczanka taka będzie nakręcona po tym zwycięstwie. Tak. Myślę, że Chojniczanka. No to ja daję na Stomil. Stal, Stalowa Wola, KKS. No, jest bardzo ciekawy. 1x. Nie ma podpórek. Dobra, to daję na Stalowa. Ja remis. A ja dam Kalisz. No i... Jakoś tak czuję Kalisz. Uol, ostatni meczyk. I ŁKS. Hutnik. Ja tu dam na Hutnik. Jak się mówi? Gumiory, tak? Na Hutniku. Gumiory, tak. No. ŁKS, Hutnik. 2-2. 2-2? O! Jak? No, pewny Jaca. PJ, pewny Jaca. Dobra. To ja dam na Hutę. Jako, że pracuję w Hutniku, to dam na Hutę. Hutnik Kraków. I znasz Maczka. I znam Maczka. I jeszcze wiele bym poszukał tutaj różnych ciekawostek. Także tak wytypowaliśmy. Słuchajcie, następną serię gier. Mam 11 kolejki, ale ona się ukaże, słuchajcie, po live'ie dzisiejszym, tak samo pierwsza liga, tak samo druga, jeszcze kozaka trzeba wybrać. Możecie pisać w komentarzach, kto był kozakiem tej serii gier w drugiej lidze. O, to nam podpowiecie, bo mamy problem z wyborem, a potem będziecie pisać, że kogo wy wybieracie. Piszcie ludzie na czacie, kogo wybrać na kozaka kolejki. Chętnie posłuchamy waszych typów. A na razie co, żegnamy się z Jackiem Ligowskim. Tak jest, dzięki bardzo. Miło było. Zdróbeczko. Trzymajcie się, mało. Hej. Cześć. Hop, 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 jak to było w filmie, serialu pewnym na Netflixie. Zostaliśmy z Patrykiem Małeckim i czekamy na Bartka Cabaja, bo to jest czas, żebyśmy zaczęli omawiać pierwszą ligę. Zapraszam Bartka. Mały przerwa, chwilę, można się napić wody, można odświeżyć notatki, można poczytać czat. Odświeżyć oddech, możesz się zęby umyć. Dobra. Patrzę, co tam piszecie. Kuba Banach, Sobol, Gryckiewicz, tak, to wiem, że tutaj już wiadomo, o co chodzi. Bartosz Sabaj dołącza do nas. Szybkie wejście Bartka. Dobry wieczór. Siema Bartek. Dobry wieczór. Jak tam na siłce? Progresy? Tak, już prawie się jeszcze za 2 tygodnie to w kamerce się nie będę mieć. No jeszcze na razie to musisz bliżej siąść, bo trochę... Rozpisywałeś plany, tak? Ja rozpisałem plan Bartkowi, tak. Bartkowi, no właśnie. To jest pełna profeska. Bo... Tylko więcej trochę gainera musisz na razie pić. Do jakiegoś Hutnika musisz zapisać, bo kto w Hutniku ten największy, to może ja gdzieś tam dołączę. No, tutaj pewnie do Hutnika mógłbym cię jakoś wcisnąć na analityka. Bartek Sabaj, pierwsza liga, zatem za chwilę Kasjan Lipkowski. Patrzę jeszcze na wasze typy, może Demianiuk, Tomasz Walczak. No widzicie, sami nie możecie wybrać. No dobra, coś tam sobie wybierzemy.
109 łapek w górę. Będzie Kasjan Lipkowski na 115, także zapraszam do kciukowania, do łapkowania wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Fortuna pierwsza liga, pokażemy sobie najpierw wyniki. Tak się prezentują. Znicz wygrywa 2-0 z Termaliką, Arka 1-1 z Wisłą, Motor 1-1 z Polonią, Chrobry 2-1 ze Stalą, Miedź 2-2 z GKS-em pod Beskidzie, GKS-em Tychy pod Beskidzie 1-2 z Lechią, Resowia 0-2 z GKS-em, Katowice, Zagłębie Sosnowiec 1-1 z Odrowopole, Wisła Płock wygrywa 2-1 z Górnikiem Łęczna, więc tak to wyglądało w tej kolejce. No i cóż, panowie, powiemy na te wyniki. Arka Wisła za chwilę, ale wasze jakieś luźne takie wnioski. Mój taki luźny wniosek na początek to dobra postawa Gieksy, w końcu wygrana poza Katowicami, więc taki troszkę optymizm. No i można powiedzieć, że Antoni Kozubel tak się tam wybija, może nie na pierwszy plan, ale kolejny taki fajny młody zawodnik wypożyczony z Lecha do Gieksy. Może gdzieś pójdzie śladami, czy to Puchacza, czy Jóźwiaka, czy innych zawodników, którzy byli wypożyczani do pierwszej ligi, między innymi właśnie do Gieksy. Zobaczymy, jaka szansa. Kasia, to ty? Nie poznałem, żeś tych włosów za dużo. No, troszkę włosów przybyło od ostatniego czasu. Zmiana stylówki. Dasz radę przekręcić telefon? Jak jesteś na... O, jesteśmy teraz na cały ekran. Kasjan Lipkowski, Arka Gdynia. Witamy ponownie jeszcze raz. Witam. Fajnie, że jesteś. Sorry, że troszkę dłużej, ale się udało. To najważniejsze. Nie, bluza Arki? Nie, chyba nie. Nie, zwykła niebieska. Okej. Okay. No dobra, to tak na gorąco na wstępie, po tym meczu, co byś tutaj powiedział po tym spotkaniu, taki twój komentarz? No jest niedosyt, bo przez większą część meczu prowadziliśmy i gdzieś tam w końcówce zabrakło koncentracji i Wisła praktycznie jedną sytuację sobie stworzyła, którą wykorzystała. No myślę, że remis najbardziej sprawiedliwy w tym wszystkim będzie. No Lechia do nas doskoczyła, ale na to bym już teraz nie patrzył i skupił się na następnym meczu. Coś tutaj na czacie kibice sugerują, że byłeś zły po meczu. Lenarcik mu coś powiedział. Nie wiem, o co chodzi. Ja też nie wiem, o co chodzi. Pomidor. Tak, pomidor. czyli było wesoło. No dobra, to wkurzony jesteś po tym meczu, bo co, nie przystoi wam takie mecze nie przepychać u siebie, czy jak to wygląda? No gdzieś bardziej z tego powodu po pierwszym meczu z Wisłą była taka chęć rewanżu i było blisko, żeby wygrać z Wisłą, a skończyło się wynikiem remisowym i to gdzieś najbardziej zdenerwowało nas wszystkich. Mhm. Kibic Polonii pisze ci, trzeba było przyjść do Polonii, to byś grał od dechy do dechy. Pomidor. Mi się wydaje, że w Arce dobrze się czujesz, to przynajmniej zauważyłem z boku. Tak. Jest okej, okay, no ale pewnie chciałbyś grać więcej, wiadomo. No ale myślę, że i tak nie jest tak źle. Ja jak patrzeć na minuty, to tam po 70 grywasz, nie? Masz 90 też rozegrane? Tak. Mhm. Okej. Okay. Ja tak przewidywałem, muszę przyznać, mały, ty przecież grałeś z Marcim. Tak, grałem. No, ty też Kasem grałeś z Marcim? Mówię o Marczuku. Chyba. A no tak, grałem, no. A gdzie graliście razem? W kadrze razem grałem. A, w kadrze, no właśnie. A co przewidziałeś? Ja przewidziałem. Ja od momentu, jak tylko zobaczyłem Marciego w drugiej lidze, to mówię, to będzie przyszły reprezentant Polski. I tak różnie to bywało, bo grał raz top, raz potem już nie top, że tak powiem, jak to w karierze bywa, ale teraz już w Jagiellonii wiadomo, co robi. I teraz taka analogia, bo Kasjan też jest młodym zawodnikiem. No w Kaliszu, co ty wyrabiałeś, no to jest hit. Bartek, doskonale kojarzysz, nie? Kasjana z Kalisza, natomiast teraz Arka Gdynia, no i też tutaj wróżę dobrą karierę, taką fizjonomią trochę mi przypominasz Oskara Koprowskiego z rezerw ŁKS-u, kojarzysz zawodnika? Nie? No to nie. Sobie wrzuć, to się uśmiechniesz pewnie, kawał chłopa. No i co, wracając jeszcze do Kalisza na dwie minutki, jak wspominasz ten okres w Kaliszu, no bo tam eksplodowałeś, można powiedzieć, w pewnym momencie. Kalisz pozytywnie wspominam. Był to na pewno dobry czas też w Pucharze Polski dla nas, gdzie się mierzyliśmy z klubami ekstraklasowymi i graliśmy z nimi jak równy z równym. No zatrzymaliśmy się dopiero na Legii Warszawa w półfinale, więc to gdzieś tak na początek mojej przygody grać takie mecze, no to jest coś na pewno wielkiego i szkoda tylko tych baraży, że nie zakwalifikowaliśmy się do baraży i tego jest najbardziej szkoda. Mhm.
No dobra, teraz patrząc na serię Arki, no to było nieźle. Na razie w tych pięciu ostatnich meczach bez porażki. No to ja się zapytam o trenera Łobodzińskiego, bo mam cały czas, tak mówię, że moim zdaniem on przeszedł już tą pierwszą ligę, ma patent na tą pierwszą ligę. Ty też chyba dobrze się czujesz w tym zespole. Jaka jest siła trenera, jaka jest siła waszej Arki Gdynia? No na pewno to, że jesteśmy zżyci szatnią. Gdzieś ta pierwsza połowa sezonu była dla nas ciężka, wiadomo jak przyczyn, to też gdzieś nas tam do siebie przybliżyło wszystkich, no a trener po prostu pozwala grać, o, tak to mogę ująć w prosty sposób, pozwala grać, nie jest typem trenera, który stoi przy linii cały czas nad zawodnikiem z joystickiem, siedzi, tylko pozwala grać, podejmować decyzje samemu, no i gdzieś widać później luz. Okej, dobra, pytanie od Sajana, jak odbierasz wejście Turnike do drużyny? Pozytywnie, bardzo dobry ruch ze strony Arki, wzmocnienie na pewno gdzieś na skrzydła, bo pokazuje to i jak wchodzi na boisko i na treningach na co dzień, więc ten ruch pozytywnie. Panowie, pytanka do Kasjana? Ja może takie jedno tylko szybkie pytanie, bo też wspomniałeś tutaj o tym niedosycie po meczu z Wisłą Kraków i to też chyba tak świadczy o tym, że u was ten apetyt rośnie w miarę jedzenia, no bo same zwycięstwo do tej pory w rundzie wiosennej, tutaj rywal wymagający, remis też nie jest zły, cały czas jesteście w tej ścisłej czołówce, jak nie na pierwszym, to na drugim miejscu, na równi tak naprawdę z Lechią, to już tam jakaś tam kwestia matematyczna, więc chyba te apetyty naprawdę są rozbudzone i nie wyobrażacie sobie innego scenariusza niż ten bezpośredni awans do Ekstraklasy na koniec sezonu. No tak, no, z meczu na mecz z każdym chcemy wygrywać i nie jest nam to, czy gramy z Wisłą, czy gramy z obojętnie jaką inną drużyną. Cel jest jeden, wygrywać wszystko do końca sezonu i myślę, że może nam się to udać. Szczególnie, że teraz mamy mecz z Odrą, dlatego myślę, że też mogą być 3 punkty, a raczej powinny być, więc... Raczej powinny być. Raczej powinny być. No gracie u siebie kolejny mecz. Tak. Z Odrą, no tak, tutaj patrząc na tabelę, to już Odra trochę spadła w lidze. Mały, pytanko jakieś? Nie, ja tak, jest to, może nie, że pytanie, ja oglądałem cały mecz Arki z Wisłą. W pierwszej połowie pełna dominacja Arki. Myślę, że trener Wisły dobrze powiedział, że Wisła nie dojechała na pierwszą połowę. Aczkolwiek w drugiej połowie powiem szczerze, że Wisła zaczęła grać swój futbol, zaczęła się utrzymywać przy piłce. Nie kojarzę, żeby Arka jakoś tak mocniej zagroziła bramce Wisły. Sobczak w 80 chyba 6 albo 7 minucie miał, no, można powiedzieć, patelnię, bo z dwóch albo z 3 metrów nie trafił w bramkę. Nie? Także tak. Wydaje mi się, że tutaj można powiedzieć, że taki remis sprawiedliwy, bo pierwsza połowa dla Arki, druga dla Wisły, ale myślę, że tak mi się wydaje, że Arka awansuje do ekstraklasy z tego pierwszego albo z drugiego miejsca, a Wisła myślę, że też będzie walczyła o te drugie miejsce. No i ciekawy mecz, przede wszystkim ciekawy mecz. No wiadomo, pewnie i Arka i Wisła chciałyby zdobyć 3 punkty, ale jak nie można wygrać, to zawsze ten jeden punkt też jest bardzo cenny. Jak, nie? Jak mawia klasyk, lepszy remis, wiadomo. Tak, nie? A ty, Kasjan, powiesz mi o tej drugiej połowie z Wisłą, że to był jakby najtrudniejsza połowa, czy był jakiś trudniejszy mecz? Myślę, że też ciężka druga połowa, ciężka końcówka była z GKS-em Tychy. Też musieliśmy się bronić, też był to ciężki teren, ale wywieźliśmy te cenne 3 punkty z ciężkiego terenu. No tutaj trochę Wisła nas zepchnęła już w tej końcówce, no i konsekwencji gdzieś tam strzelili tą bramkę. Pytanie od Huberta, czy Alvaro Raton to najsłabszy bramkarz tej lidze? Pomidor, nie? Często tego pomidora byś wykorzystywał. No dobra, a powiedz mi jeszcze kwestia kibicowska, no bo tak jak wspomniałeś, mieliście swoje problemy, co was skonsolidowało, to jest bardzo ciekawe, że jak masz problemy, nie płacą, nie wiem, jest bojkot kibiców czy coś, to drużyna się jednoczy. No teraz gracie wreszcie w normalnych warunkach,
i to jest dla was mega jakby wsparcie, to zrozumiałe, ale no, to naprawdę serio dużo zmienia tak w swoim życiu, w swoim wyjściu na mecz? No zdecydowanie lepiej się gra, bardziej się czuje ten mecz. No, gdy nie było kibiców, no to graliśmy z tychami u siebie. O 12.40 no to atmosfera była taka piknikowa, bym powiedział. A teraz jak przychodzi na taką Wisłę 8 czy 9 tysięcy, no to zupełnie inaczej się czuje ten mecz, inaczej się go przeżywa. Więc to, że kibice wrócili, to chyba jest największy plus tego wszystkiego. Arka awansuje? Tak. Z pierwszego? Z pierwszego. Jeszcze będą derby Trójmiasta, nie? Po drodze. Tak. Ponownie. Przedostatnia kolejka. Mhm. Może już nie będzie takiego śniegu. Mecz o awans, nie? No tego bym nie chciał akurat. To ciekawe, ale mocno... Jeszcze Gdańsko. Mocno śnieżnie było, nie? Na tym pierwszym meczu. Tak. No, masakra jakaś. Śnieżne derby były. Tak, a gdzie ty się najlepiej czujesz na boisku, powiedz? W tym momencie nie mam pojęcia. Okej, okay. A jakbym cię zapytał w Kaliszu? No to lewe wahadło. Lewe wahadło, a teraz już nie wiesz? Teraz nie wiem, teraz zagrałem na 8 pozycjach w ciągu pół roku, więc ciężkie dla mnie do określenia jest to. Ale bo na przykład środek obrony w trójce? To półprawy bardziej. Mhm, no. Półprawy, okej, okay. Rozumiem. No dobra, Kasjan, zdrowia, powodzenia, rozwija się, będziemy obserwować. Zdrówka wzajemnie. Cześć. Hej. Dzień dobrego. Dziękujemy. Zmieniony imidż trochę Kasjana Lipkowskiego. Zazwyczaj łysa głowa, tutaj troszkę już włosy zapuszczone. Zobaczymy, czy to też będzie zmiana na plus w jego formie. Panowie, pierwsza liga, no to chyba o tym meczu Arka Wisła już troszkę porozmawialiśmy. Inne mecze, inne wyniki. No Znicz, potężny Znicz, zwalnia trenera, jak się okazuje, Lewandowskiego. Dzisiaj taka wiadomość już oficjalna. Trenerze dziękujemy. Czyli Mariusz Lewandowski kończy swoją drugą przygodę z Termaliką. Komentarz. Czy wiesz, komentarz zawsze jest nie fajnie, jak trener odchodzi, ale oglądałem mecz Termaliki z Motorem Lublin. Fajnie operują piłką, grają gdzieś tak do 30 metra, fajnie w piłkę, ale brakuje wykończenia, nie? Bardzo mało zawodników chce strzelać bramki. Też tych bramek za dużo nie strzelają, kurczę, i no i gdzieś, czy słuszna decyzja, to się okaże, czy warto, czy trzeba było w tym momencie zwalniać tutaj trenera Lewandowskiego, ale dla mnie, no tak, kurczę. A były jakiś prognostyk, jakieś nadzieja, że coś się zmieni? No tego nie wiem, bo nie jestem w środku, nie jestem, wiesz, nie jestem w środku w drużynie, nie wiem o co tam chodzi, albo... No bo zawodników myślę, że Termalika jak na pierwszą ligę ma niezłych, nie? Ale tak, coś tak, tam... No przecież przed sezonem byśmy mówili, że to jest kandydat do top 6 na pewno, nie? No dla mnie na pewno, dla mnie na pewno. A widzisz, a tutaj nie punktują, nie strzelają bramek, być może nowa miotła. Zobaczymy, kto zostanie tym nowym trenerem. Może coś tam będzie lepiej, ale no, takie zaskoczenie dla mnie, nie? Na minus. Bardziej? No taka też jasna deklaracja ku temu, no bo rozumiem, że raczej tu walkę o utrzymanie spadek im już nie grożą, więc po prostu chcą atakować top 6, a ten początek wiosny nieudany, więc myślę, że tym motywowana ta decyzja. No troszkę rozczarowanie ten powrót Mariusza Lewandowskiego do Niecieczy, zwłaszcza, że ja tu się zgadzam z Patrykiem, no jest spora jakość w tym zespole, Radwański, Karasek, Ambrosiewicz, no ta druga linia naprawdę jest jak na pierwszą ligę jakościowa, także czegoś tutaj brakowało, no przegrać się, nic nie mówiąc Zniczowi, który po raz kolejny robi 200% tak naprawdę normy. No właśnie, wejdę tutaj ci w słowo, bo tutaj fajnie. I coraz bliżej utrzymania, nie? Także... Sławka. To będzie ogromny sukces. Znicz bez Szumy, Tkaczuka na ławce z pięcioma młodzieżowcami. Jakami zazdroszczę, no tak, Mariusza, Misiura już się utrzymali. Tak jak trener Misiura mówił chyba po tym ostatnim meczu, że ciekawe, czy nazbieram 11, tak trochę pół żartem, pół serio, gdzieś tam chyba tak jak to on w swoim stylu na konferencji barwnie opowiadał, a tu zbierał 11, poukładał ich znów znakomicie, pierwszy gol też wypożyczonego z Legii młodego Krajewskiego, także cenne zwycięstwo, a do Termaliki no mimo wszystko duże rozczarowanie, no i zakończone pożegnanie Mariusza Lewandowskiego, no i też to, co wspomnieliście, no czekamy na nazwisko następcy. Motor Lublin, Polonia, Warszawa, 1-1. Tutaj tam sporo kontrowersji, tak, z tego co czytałem. Powiem tak, obejrzałem sobie skrót,
jak dla mnie, no ewidentny rzut karny. To kiedy, znaczy wiesz co, mnie ciekawi jakby argumentacja, dlaczego sędzia tego nie gwiznął. Wiesz co, nie wiem, nie powiem ja już nie ci, wiem, bo kiedy jest ręka sam, zatem. No właśnie, tak, kiedy sam grając w piłkę, bywały takie momenty, że obrońca dostaje, wiesz, piłkę w rękę, sędzia mówi, że to było przy ciele, bla, bla, bla. Dla mnie ewidentny rzut karny dla Motoru, no i ten rzut karny dla Polonii. Dla Polonii strzelony na, odbija się od nogi, tak? No nie powinien być uznany, moim zdaniem, nie powinien być uznany, powinien być przyznany rzut wolny pośredni. Na pewno Motor Lublin może być zawiedziony, ale też chciałbym przypomnieć, że grając u siebie z Termaliką był ewidentny rzut karny dla Termaliki, tak? Nieuznany. Potem bramka, którą Motor strzelił na Podbeskidziu, gdzie Wójcik bodajże łapał za koszulkę, wiesz, obrońcę i sędzia, kurczę, będąc tak blisko, nie widział faulu na tym zawodniku Podbeskidzia i strzelał bramkę. Być może tutaj gdzieś to zostało, tak jak powiem tak, no na zero wszystko, o tak wyszło, nie? Ale po tym meczu na pewno mogę powiedzieć, że Motor został skrzywdzony. Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale moim zdaniem nie, powinien być rzut karny i ten karny nie powinien być uznany. Czasami tak się mówi w przypadku remisu, że lepiej dwóch rannych niż jeden zabity, a pod tym remisem... No, mówi się też inaczej jeszcze, to już tam cytowałem. Tak, tu... To już po 22. Można. Nie, a tak już kończąc to, co miałem na myśli, to po tym meczu mam wrażenie, że jest bardziej dwóch zabitych po tym remisie, no bo obie drużyny mimo wszystko rozczarowane, Motor z tych wszystkich względów, które tutaj już zostały wspomniane, Polonii, no w kontekście takiej sytuacji w tabeli, no to remis niewiele dają, oni muszą w końcu zapunktować za trzy, a kilka już takich meczów mieli i z Chorobrym, no to wiadomo, z perspektywy przebiegu meczu ten punkt zdobyty na trudnym terenie w Lublinie nie jest zły i być może okaże się ten remis i punkt cenny w perspektywie całego sezonu, no ale ta sytuacja, wiadomo, w Polonii, wokół Polonii też się staje dosyć nerwowa. A ja ci powiem, że moim zdaniem Polonia moim może zdaniem być... według mnie, jak mawia klasyk. To... Tak, nie, może być zadowolona z tego wyniku, bo myślę, że jadąc na Motor, który grał u siebie, wiesz, naprawdę nieźle, punktuje, strzela bramki. Myślę, że taki jeden punkt przed meczem, no to myślę, że trener i Smalec i Polonia Warszawa wzięłaby w ciemno. Z przebiegu meczu, no różnie to mogło być, tak? No, gdyby został uznany rzut karny, pewnie piłkarz Motoru by strzelił, byłoby 2-0, nie? Ale tak jak powiedziałem, bardziej z tego meczu może być Polonia zadowolona, zdobywając na bardzo trudnym terenie jeden punkt. Ten mecz to też druga historia, mianowicie konferencja prasowa trenerów. Za chwilę ją wam pokażę, pewnie wiecie, o co chodzi. Mamy tutaj tak, urywek. Tak. Natomiast ja bym chciał powiedzieć swoje zdanie. Nie rozumiem tej ręki, kiedy jest, kiedy nie ma. W takim razie chciałbym, żeby to ktoś gdzieś powiedział głośno, bo już człowiek się gubi. Paweł Wójcicki, czy sędziowie powinni ponosić jakieś konsekwencje za tak fatalne występy, które wpływają na wynik, czy nadal będziemy mieli święte krowy? No z tego, co wiem, to jest delegat. Jest... Nie, delegat nie, ale ocena sędziego, ktoś ocenia, jest jakiś człowiek, który przyjeżdża i ocenia sędziego. Jeżeli sędzia zawali, jeżeli są rażące błędy, no to nie będzie sędziową, chociażby, nie wiem, w pierwszej lidze, tylko zostanie zdegradowany. Na pewno tak to jest. Sędziowie są oceniani, także myślę, że tutaj jak najbardziej w tą stronę, nie? Można to zrozumieć. Mam też taką małą szpileczkę, no bo generalnie Motor, grając u siebie z drużyną, która gdzieś tam ma swoje mocne problemy, nie wygląda za dobrze, no powinien wygrać pewnie ten mecz, tak? Więc jest tutaj takie może kunktatorstwo, jak to się mówi. No fajna wrzutka Lubereckiego do Mraza, 1-0 i zabrakło takiego pójścia za ciosem. Też czytałem komentarze na profilu Motoru, no i wiele osób właśnie tak mówiło, że brakowało, nie wiem, no zaangażowania, ambicji, nie wiem, jak to odbieracie też. Ale w końcu gol napastnika z plusów. Tak, wreszcie bramka napastnika. No ale też mówię, no Motor, chcąc walczyć o awans, takie mecze po prostu powinien z automatu wygrywać, jeszcze jak ma 1-0, nie patrzeć na te błędy sędziowskie, na jakieś różne inne rzeczy, tylko do tego przeciwnika docisnąć. No a tak no, traci punkty u siebie, trzeba tak to nazwać. No i cóż, no 1-1, Polonia jakby, no taki optymizm lekki tutaj w ich szeregi się wkradł.
No bo remisuje, nie przegrywa, a właśnie to, co już pokazywałem wcześniej, Filip Luberecki wybrany na zawodnika meczu tutaj na profilu Motoru, ale z tyłu Smalec out. Mają kibice Polonii taki transparent na meczu, to też jest bardzo wymowne, a teraz posłuchajcie sobie konferencji prasowej, dosłownie 40 sekund, najlepsze urywki. Jeden po mojej ocenie dobrym spotkaniu, bardzo ciekawym spotkaniu, w którym dużo się działo. Uważam, że byliśmy bliżej zdobycia w dniu dzisiejszym 3 punktów niż Motor Lublin, szczególnie w drugiej połowie, gdzie nasze akcje były groźniejsze, mimo tego, że w pierwszej połowie Motor miał optyczną przewagę, a dla mnie jest najważniejsza dzisiaj postawa mojego zespołu. To tak. Zacznę od tego, bo ja zawsze na dole. Dla mnie mecz się kończy, ale praca nie. I zawsze się przygotuję z szacunku do was, do kibiców, do widzów, do wszystkich. Więc oglądałem konferencję trenera Polonii. Ja rozumiem, że mu się dosyć mocno pali, że generalnie piłkarze nie chcą z nim pracować, kibice nie chcą go mieć za trenera. Ale przyjść tutaj i okłamać rzeczywistość jest dosyć nieelegancko. Bo jeżeli trener Polonii uważa, że Polonia dzisiaj była lepsza od nas, to dużo tłumaczy dlaczego oni są w strefie spadkowej, nie? Bo to jest okłamywanie rzeczywistości. Nie ma nudy z Gonzalo Feo, nie ma nudy na konferencjach. Jak oceniacie wypowiedź trenera? Czy słusznie, czy niesłusznie? Może bez tej szpilki by było lepiej? Wasze zdanie, panowie. Znając trenera Fejo, no on bardziej był pewnie, wiesz, wkurzony na siebie i na zespół, że tego meczu nie wygrał. Gra słowna, mi się wydaje. No, wiesz, to są emocje. Tak naprawdę tuż po meczu jeszcze ta pewnie adrenalina w trenerze buzowała, także można powiedzieć, że niepotrzebnie. No ale gdzieś go rozumiem, bo wiele razy też. Wiele razy też. Właśnie o tym pomyślałem. Wiesz, o co mi chodzi. Także nie, żebym tutaj bronił trenera Feja oczywiście, ale takie sytuacje, kurczę, się zdarzają. No, nie wiem, być może ta wypowiedź trenera Smalca gdzieś tam go poddenerwowała, ale tak jak powiedziałem, no myślę, że to trener był podminowany, że tego meczu nie wygrał. Patryk Małecki, rzecznik Gonzalo Fejo, z autopsji wszystko wie, z doświadczenia, co, jak. To by było albo was dwóch zderzyć w jednym momencie, to by było na pewno też ciekawe przy okazji jakiegoś meczu. Pewnie. Bartek? Jesteś? Ja tutaj muszę... Chodź trochę do ekranu, bo tak daleko siedzisz, mało cię widać. Nie, ja to jak nasz poprzedni gość, ja z Pomidora muszę skorzystać przy tym. Nie wypowiesz się. Dobrze, tak, a co myślicie o tym transparencie? Jeszcze chwilkę pogadajmy sobie o... Ja nie wiem, tak naprawdę, powiem ci szczerze, że to tak z ręką na sercu. No nie zagłębia się tam w to, co się dzieje w Polonii Warszawie. Tak naprawdę nie wiem. Dlaczego kibice tam mają tak dość trenera Smalca? Może ty jesteś z Warszawy, to mi powiesz, o co tam się dzieje, tak naprawdę, czy chodzi o te wyniki takie słabe, no bo przecież co by nie mówić, no wiesz, zrobił dwa awanse, mm-hmm. tak, z trzeciej do drugiej, z drugiej, kurczę, do pierwszej. Mm-hmm. Tam z tego, co się orientuję, to też trener nie pościągał nie wiadomo jakich zawodników na tą pierwszą ligę, tam dużo zawodników gra, którzy grali w drugiej lidze, tak? Tam, nie wiem, dwóch, trzech być może doszło, którzy są w tej pierwszej lidze i być może o to chodzi, tak? Że są słabe wyniki. Drodzy kibice Polonii, napiszcie, dlaczego, wyjaśnijcie Patrykowi, dlaczego taki napis pojawił się na transparencie, który to jest też który tak kibice, troszkę kibice chyba, wywiesili że... w Lublinie. No właśnie, bo ja jestem ciekawy właśnie tego. Bartek? Ty też tak mówiąc, to tak chyba się zdarza czasami, że trenerzy, którzy też robią awanse, wyniki ponad stan, to potem w tej wyższej lidze troszkę padają ofiarą swojego sukcesu, tak jak trener Skrobacz w Ruchu, czy teraz trener Smarec w Polonii. No wiadomo, Polonia to jest określona marka, klub
z ekstraklasową przeszłością, o dużych ambicjach i gdzieś troszkę ten apetyt rósł w miarę jedzenia. No tutaj ta pierwsza liga na razie może weryfikuje to za duże słowo, no ale nie jest usłana różami, no i w związku z tym gdzieś troszkę to zniecierpliwienie się pewnie pojawiło. No czasami też jest tak, że mimo tych dwóch awansów, mimo jakichś zasług, po prostu w pewnym już konfiguracji się dochodzi do ściany i może będzie ten moment właśnie, żeby jednak mimo wszystko sobie podziękować, no bo też ten Smalec na pewno tu nie zasługuje właśnie na jakieś takie zwolnienie w brzydkim stylu, ale ewentualnie właśnie, żeby poszukać innego rozwiązania. Zobaczymy, jakie będą decyzje tutaj włodarzy Polonii. Był kiedyś w Górniku legenda klubu Górnik Łęczna, Paweł do Ekstraklasy po tych pamiętnych barażach z Zagłębiem Lubin. No i to była postać pomnikowa, można powiedzieć, po czym pojawił się Bobo Kaczmarek, odstawił go od składu i powiedział, że za zasługi to się na Powązkach leży. Także no... Ale tu widzę, tutaj czytam czat, nie? Bo tutaj ludzie piszą właśnie o trenerze Smalcu, dlaczego tak to wygląda, nie inaczej. No. Jeśli w to wierzyć, no to przerabiałem już takich trenerów, kurczę, no i no to nie jest fajna sprawa, jak wiesz, jak masz zawodników, którzy są zżyci z Polonią Warszawa, a gdzieś ich tam, wiesz, odpalasz, tak, albo chcesz coś udowodnić tym zawodnikom, którzy już tam są wiele lat, także... No ciężka sytuacja, ciekawe jak to się wszystko potoczy. No tak, dalej, no tym bardziej ciekawe, że prezes Nitot jest za trenerem, jakby tutaj ma pełne wsparcie, wiecie, no to, dobrze, to też dobrze, że zawsze też apelujemy, żeby tych trenerów nie zwalniać, żeby dać im szansę i tak dalej, aczkolwiek ja to tak porównuję tą sytuację do takiego związku długiego, kiedy już nie ma chemii w zasadzie między facetem a kobietą i tak z przyzwyczajenia jesteś, po prostu gdzieś tam się znacie na wylot i tak dalej i brakuje takiego przewiewu, świeżego powietrza, a jak wiemy, zmiany przeważnie są dobrymi zmianami. Zmiany są. A powiedz mi jeszcze, trener Smalec wcześniej, gdzie pracował, w jakich klubach jeszcze, oprócz Polonii Warszawa? Skierniewice wcześniej, to był jakby taki... Czyli tak, jakby na Polonii liga, tak? Zrobił, tak, na Polonii zrobił. Okej. Największy wynik. No dobrze, zostawiamy. Okay. Zostawiamy ten mecz, zostawiamy to spotkanie, będziemy powoli kończyć, zmierzać do brzegu. Jeszcze jakieś spotkanie konkretnie chcielibyście omówić, czy nie? No to może na szybko jeszcze pod Beskidzie, no bo znowu przegrywa i to z Lechią Gdańsk. Tutaj oczywiście jesteśmy też fanami nie od dzisiaj talentu trenera Grabowskiego, natomiast zapytała Michała Czerniaka, co się dzieje z tym pod Beskidziem, czy jest jakaś zmiana w stylu gry po przejęciu drużyny przez trenera Skrobacza. No to napisał tylko, że widać progres, duża poprawa w defensywie. Gol z Lechią to typowy ruch Skrobacza. Myślę, że to może odpalić za niedługo. Obstawiam mecz z Niecieczą jako ten przełomowy i zmiana ustawienia na trzech obrońców. No nie wiem, co wy na to, panowie, czy pod Beskidzie. No wiecie, no trzeba... Beskidzie jeszcze tutaj da radę? Ja myślę, że jeszcze urwie punkty niejednej drużynie. Wiesz, no trzeba dać trenerowi też czas. Ile trener jest dopiero? 2 tygodnie, 1,5 tygodnia, to nie jest tak łatwo, wiesz, wprowadzić swoje zasady, swoją taktykę, no musisz troszkę mieć tego czasu, a jak widzimy sami, no tutaj trzeba co tydzień grać. Trener też pewnie poznaje drużynę, poznaje zawodników. Ja trzymam kciuki osobiście za trenera tutaj Skrobacza. Nie znam go, tylko jak graliśmy przeciwko Ruchowi, wydawał mi się fajnym facetem, takim z klasą i ja za niego trzymam kciuki. Bartek? No tak, trzeba powiedzieć, że tutaj no, tego czasu jest, trzeba troszkę mu dać, z drugiej strony tego czasu jest bardzo mało i pod Beskidzie musi w końcu zacząć punktować, także no, zobaczymy, czy się przełamią z Lechią, no były jakieś dobre momenty, no bo przecież prowadzili po takiej akcji, jak to gdzieś tam na tej naszej takiej wewnętrznej grupie napisaliśmy, w stylu trenera Skrobacza, także już gdzieś jakieś te efekty jego pracy no widać tak, i potem zdaje się tak, przy stanie 1-1 była ta taka no 200% sytuacja Maksymiliana Sitka, ale on uderzył obok bramki, także tutaj ten mecz mógł się ułożyć inaczej, a też wiemy, no, że ten przeciwnik no, był z najwyższej półki, bo mimo wszystko Lechia na początku tej pierwszej ligowej wiosny jest rozpędzona, widać jakość z przodu tam przeogromną, także to też nie był pierwszy lepszy rywal, więc myślę, że to pod Beskidzie jeszcze nic straconego, nie ma co ich jeszcze skreślać i tutaj trener Skrobacz naprawdę jeszcze będzie w stanie ich być może uratować. Zadanie bardzo trudne, ale nie niemożliwe na tym etapie. No ale Lechia wygrywa znowu ważny mecz, tak? No ja bym chciał tutaj właśnie trenera Grabowskiego pozdrowić, ale też pochwalić, tak, nie, naprawdę widać rękę trenera,
Przecież on zaczynał w lato z kadrą, kurczę, 14 czy tam 13 zawodników, bo bez koszulek meczowych ten pierwszy mecz. Tak, wiesz, rozmawiałem wiele razy z trenerem, to tak naprawdę trener też nie wiedział, na czym stoi, czy Lechia będzie grała w tej pierwszej lidze, tak? Wiesz, samą młodzieżą pojechali na pierwszy mecz, kurczę, do Głogowa, wygrali tam 4-2 i to było duże zaskoczenie. Także ja tutaj trzymam kciuki za trenera Grabowskiego. Nie znam go osobiście, tylko że rozmawialiśmy tam 2-3 razy przez telefon. No i chciałbym, żeby awansował z Lechią do Ekstraklasy i jak mu się nie udało w Stomilu Olsztyn, żeby awansować do pierwszej ligi, tak mu życzę z całego serca, aby awansował do Ekstraklasy. A jeszcze panowie, pamiętajcie, że tam Luis Fernandez kończy rekonwalescencję, więc on wróci do składu, także tam naprawdę z przodu to się robi. A jeszcze teraz napastnika ściągnęli, tak? Szachtara Donieck, także. Tak. To jednoletni napastnik z Ukrainy, Bogdan. Bogdan szkoda trochę sezonienki, tak? Bo on wszedł, strzelił tego zwycięskiego gola, tam jest do grania Bobczyk, który naprawdę się prezentuje bardzo dobrze. Rozumiem, że ten napastnik, o którym mówicie, też raczej nie jest ściągnięty na ławkę. On jest został podpisany do 2027-2028, to pomyślcie sobie. No. Ale tam jest z nim jakaś afera, tak? Że Szachtar coś tam? Że, no właśnie, no i tak też nie wiadomo, jak to będzie, ale jak już podpisał, to znając życie, wszystko się rozejdzie. Tak, konflikt z poprzednim klubem, no coś tam. No, coś tam się a ja bym chciał jeszcze tutaj wrócić do takiego meczu jednego chrobrego w Stal Rzeszów, nie? A już generuję, dokładnie, już miałem przygotowany pasek. No właśnie. No to jedziesz. Nie, no kurczę, no oglądałem ten mecz cały, powiem ci, no mecz na remis. Do 88 minuty oglądałem. Mecz na remis, tak, no wiesz, bramka Tabicia bardzo fajnie się zachował, jest to obrońca, a zachował się, skręcił Bukowskiego, dał po długim z lewej nogi. Potem piękny strzał tego Tchila, tak? Tchila. Tak. Mhm. No i wiesz, no i kurczę, jak no nie możesz wygrać, już wiele razy to powtarzam, to taki myślę jeden punkt cenny dla Stali Rzeszów. No i za chwilę bramka 2-1, no i piąty mecz rzędu przegrany, także powiem ci szczerze, że no rozmawiałem z jednym z zawodników Stali Rzeszów, kurczy, no i będą ciężary, jak to mi powiedział. No nie widzi jakiegoś takiego punktu zaczepienia, nie? Żeby gdzieś te punkty zdobywać. No teraz będzie fajny mecz, taki idealny na przełamanie. Motor Lublin przyjeżdża do Rzeszowa, także wiesz. Łatwy meczek. No, łatwy meczek, tak, nie? Ale no powiem ci szczerze, że obawiam się o Stal Rzeszów. Ja też. Bo nie wiem, co naprawdę, nie wiem tak naprawdę, co tam będzie. No, może na początku będziemy mieli derby Bielska-Białej w drugiej lidze i derby Rzeszowa w drugiej lidze ponownie. No kurde, no nie chciałbym, żeby tak było, bo tam 2 lata spędziłem, fajne 2 lata naprawdę w klubie, fajni kibice. Stadion żużlowy też mi się bardzo podobał. Naprawdę, fajnie mi się tam grało. No i nie chciałbym, żeby ta Stal Rzeszów spadła, ale jak widzę, co tam się dzieje, to się naprawdę obawiam. I to był mecz o 6 punktów, kurczę, nie? I tak jak powiedziałem, ten jeden punkt myślę, że dałby sporo Stali Rzeszów, a tak przegrywają piąty mecz rzędu, wiesz, mental, głowa, wszystko siada. No i sam jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy. Mam nadzieję, że ten mecz z Motorem w sobotę będzie takim meczem przełomowym, że Stal Rzeszów powalczy o zwycięstwo, no ale też zdajemy sobie sprawę, że łatwo nie będzie na pewno. Chrobry dzięki zwycięstwu 2-1 w szalonej końcówce ze Stalą doprowadził do ciekawej sytuacji w historii spotkań między tymi dwiema drużynami. Jest remis 1-2-1. Tak to wygląda i bilans bramek wynosi 9-9, a w dodatku pierwsza bramka z rzutu wolnego młodego następcy Cristiano Ronaldo, czyli oczywiście Dawida Hansa w seniorskiej karierze. Wcześniej strzelił 2 gole w 2021 roku na poziomie trzeciej ligi oraz jednego w grudniu 2023, ale nie ze stałego fragmentu gry. Aresowia Rzeszów strzeliła mniej niż 2 bramki w 10 ostatnich spotkaniach. Z 15. Przy tym rzucie wolnym też tam troszkę szczęścia było. No bo... Mówisz jeszcze o Stali, tak? Tak, to bym powiedział o Hancu, a tam ten rzut wolny, taka obcierka, to zmyliło tam bramkarza. Także Bieszczada, tak, tak. Super uderzenie, trochę szczęścia, wiadomo, no też trzeba mieć to szczęście w 94 minucie, ale to nie był jakiś wielki strzał, najpiękniejszy gol, to nie będzie tego sezonu w pierwszej lidze. No dobrze, panowie, to jeszcze sobie zerknijmy na tabelę, tak ona wygląda.
Jeszcze tutaj chyba nie jest tak, nie jest doliczony mecz Górnika z Wisłą, bo on się skończył niedawno. Marcin Biernat no, pogrąża byłych kolegów, wraca do zdrowia, cieszymy się, że Bieri już gra, że po Achillesie wraca. No i jak tak patrzyłem, bo widziałem z daleka tą bramkę dla Wisły, ostatnia już tam końcowa część meczu, ostatnie minuty, no i sobie myślę, pewnie Biernat wpakował i patrzę jak się cieszy. I Marcin Biernat znowu pokazuje, jak to się Wisła robi. Wisła do strefy barażowej wskakuje dzięki temu zwycięstwu. Będzie... Tam jest bardzo, bardzo, bardzo duży ścisk. Będzie ciekawie, nie? Bo tam jeszcze 8 albo 10 drużyn będzie walczyło o awans, nie? W, tak. W barażach. No to także, typujemy. No... 24. kolejkę. Polonia, Warszawa, Wisła, Płock. Polonia, Wisła. Ja Wisła. Ja Polonia. Remis. Lechia Zagłębie, jeden. Jedynka. No tak, to tu nie ma. No, ale taka dywagować. Logika, że Zagłębie wylosuje kapitana kolejnego i wygra, to by było ciekawe. Wisła, nie, to chyba. Nie, chyba ja myślę, że Lechia jest rozpędzona, nie? Myślę, że Lechia jest rozpędzona. Czyli, sobie. Czyli domy na Lechię, dobra. Wisła Kraków Miedź Legnica. Domy nie, na Wisła. Wisła, no. Nie, no pewnie, że Wisła. Tak jest, też domy na Wisła. Domy na Wisłę? Tak jest. Szkoda, że nie ma trenera. A ty co? No ja tu bym się pokłócił, bo kurczę, zajebisty ten mecz z Tychami. Naprawdę, tyle się tam działo. Szkoda, że trenera dzisiaj nie było. Chciałem o tym pogadać. Natomiast myślę, że... Ale Wisła też jest rozpędzona po tym Pucharze Polski. Nie, ja daję remis. Remis? Termalika Resowia. Efekt nowej miotów w Termalice. Ciekawe, Resowia potrzebuje punktów. Ciekawe, kto będzie tą miotą, tak? No bo jeszcze chyba nie, ja daję remis. No właśnie, ja daję remis. Ja daję Resowie. No ja też Resowie. GKS Tychy Chrobry. Też ten Chrobry, kurczę, tak urywa te punkty. No właśnie, no i tutaj... Ja GKS jednak mimo wszystko. A ja daję remis. To ja dam Tychy jednak. Stal Rzeszów Motor Lublin. Stal Rzeszów. 17:30. Stal Rzeszów. Sobota. A remis. Ty jak myślisz? Remis, tak? Ja? Bartek, co ty mówisz? Ja na remis dam. Remis dajesz? Ja dam na motor. Czyli ktoś trafi. Ta, nie? Arka Odra. Nie, no Arka. Arka, Górnik Znicz. O, ciekawe. Nie, no Górnik Łęczna. Górnik Łęczna. Jest progres pod wodzą trenera Stanu, widać to naprawdę. Widać. Górnik tak. Gra ciekawie, Górnik gra inaczej. No i mają pomysł na grę, nie? Także. No i pierwsza porażka dzisiaj, no to będzie... Niepotrzebnie Cisse tą drugą żółtką złapał. No nie, no, dramat, szkoda gadać. No ale Mariusz Misiura on fire. Nie, no dam na Górnika, no. GKS i pod Beskidzie. No chciałbym, żeby trener pod Beskidzia wygrał, ale no na Katowice się ciężko gra i myślę, że tutaj jedyneczka. Ja remis, że jednak to pod Beskidzie jakiś progres tak. Troszkę zaczyna. 1-1 Bartek, takie mi się wydaje, takie czuję. Tak. Może 4-4, tak wiesz, futbol na tak, nie? A czemu nie, ale czas pokaże, słuchajcie, jak mówię klasyk. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za tego live'a. Patryk Małecki dzisiaj w pełni z nami, w koszulce bardzo ładnej, jako ekspert. Dziękuję bardzo. Się cieszę, przygotowany. Znaczy, wiesz, taki ekspert ze mnie... Tak jak jest, z nas, jak słuchaj, jest. Także idealnie pasujesz. No właśnie, dobraliśmy się idealnie. Bartek Cabaj. Dzięki bardzo. Dzięki, Michał Gryckiewicz, ale nie jestem spokrewniony z sędzią, także spokojnie. 22:36, pora wreszcie odpocząć trochę. Dobrego wieczoru, do usłyszenia. Zostawcie łapki w górę, nabijamy 10 koła już niebawem. Jeszcze troszkę zostało. No i do zobaczyska, trzymajcie się, cześć.